God. Oh, my head. No dobra, a oto początek nowej serii. Jest ze mną Nextis i Hans. No cześć. Było, tak jak sobie razem graliśmy w The Visage. Mam czytać te dialogi? Jak chcesz, możesz. What in the hell crossed your mind? The fuck is happening to you? Dobra, może wszystkiego nie będę czytał na głos. What am I gonna do now? Gierka się nazywa jak? Przypomnijcie mi. Ja już na Madison. Madison gierka. Dobra, zaczynam się orientować tutaj w sytuacji. Muszę ogarnąć klawiszologię, wejście w interakcję E. Mamy pudełko. Luka, to chyba moja pudełko. Postać, tak? Czy nie? Tak, to jest twoja postać. No, takie Luka. Obracanie przedmiotów dokładnie takie samo, jak było w The Visage. Luka i jeszcze jakieś literki tutaj są wygrawerowane. Wejdź w interakcję. Aha. No. This can't be happening. God. No dobra, gierka będzie dosyć krwawa, mi się wydaje. To są jakby cyfry rzymskie, 5, 6, 7, nie? Mhm. 5, 6, 7, tak jest. No właśnie, myślałem, że takie literki tu są. Te zdjęcia z tego pudełeczka wyciągnąłeś. Zdjęcia wziąłem, dobra. Powiedz mi, jak tu się wchodzi do tych zdjęć, jak mogę przeglądać ekwipunek na przykład. Nie wiadomo. A ja nie wiem, bo jeszcze nikt nie grał w tą grę. Aha. No dobra, rozejrzyjmy się tutaj. Postać za szybko nie chodzi. Tam za drzwiami stoi twój tatuś. Z shiftem mogę się przemieszczać troszeczkę szybciej. Tu mogę sobie na przykład coś otworzyć, ale widzę, że... No widzisz? I mamy takie podpowiedzi, takie oczko, że można coś zrobić. Aha, nie masz przedmiotów do wykorzystania, więc może ekwipunek się włącza tylko w szczególnych przypadkach po prostu. Tutaj pewnie jakaś siekiera będzie potrzebna. Albo łom. Tego pudełeczka nie możesz wziąć ze sobą? Dobra, próbujemy wziąć pudełeczko ze sobą. Wejdź w interakcję, weź po prostu. Wziąłem, dobra. Teraz jest tab, inwentarz. Dobra, możemy przeglądać. Skrzynka słoneczna. Ale widzisz, masz limit, 10 przedmiotów. W prawym górnym rogu limit przedmiotów. No dobra, to już coś wiadomo. Nie wiem, czy ja te drzwi powinienem w ogóle próbować otwierać. Nie, bo tam stoi tatuś twój. Tata? No to tato jest... może nam pomoże w tej sytuacji. No. Można jakoś zbliżenia robić? Coś takiego? Nie, nie można. Dobra, jest telewizor taki jak w ringu, także może będą motywy z Samarą Morgan, ogólnie ciemno jest. No, ring fajny, oglądaliśmy. No, aha. To jesteśmy na bieżąco, ja oglądałem w tamtym tygodniu też. Ring? Tak. O rany, to jak to trzeba było mówić, ja bym z tobą obejrzał, bo ja lubię wracać do ringu. Mamy coś. Można przeczytać. Od twojego kuzyna Romeo, ulica Maclamore 626. Dla Johna Maxwella, flaga Argentyny. Pytanie, czy możemy jakoś zobaczyć, co jest w środku? Chyba nie, bo nie ma takiej opcji do wyboru. Tam była jeszcze data ewentualnie, jakby była potrzebna. Jakiś 2017. Sierpień 2017. A to stara gierka już, nie? Dobra, w każdym razie obróć, przeczytać, powrót. Nie, tutaj chyba nic z tym nie zrobię. Jakaś skrytka w ścianie jest. Muszę znaleźć uchwyt. Dobra, mamy podpowiedź. Uchwytu żadnego nie mamy. Uchwyt. Rozglądamy się za uchwytem. Tu jakieś pęknięcie w ścianie, jest wentylator. Mamy światło, to dobrze. Czy tu można kucać w tej grze? W ogóle nie sądzę. Nie, chyba nie można. Z telewizorem jakaś... Obróć, telewizor. A, można sobie oświetlać coś. Tutaj było na przykład tak ciemno. Już teraz jest jaśniej. Na przykład jest jakaś poduszka skórzana. Telewizor można też jako oświetlenie używać, nie? Na przykład na ten kąt, który tam był bardzo ciemny może. W ogóle co robią pustaki tutaj? A, tutaj można... Ej! Można obejrzeć sobie te, co w telewizji może słychać. Nie, można włączyć, wyłączyć, ale... Nic się tutaj chyba takiego nie zrobi.
Musisz sobie chyba oświetlić coś. Tak mi się wydaje, tym telewizorem zapewne. Dobra, tam jest dosyć jasno. O, jest oczko. O, jest coś. No to wygląda na uchwyt, ej. Weź powiększ powrót. Dobra, weź, idziemy sprawdzić. Chyba, że powiemy tacie, że znalazłem uchwyt. Czekajcie. O ile to jest nasz tato. No Nextis mówi, że tato, to musi być tato. Tato, proszę, nie, no to tato. Proszę, porozmawiaj ze mną. Nie rozumiem, co się dzieje. Tata płacze. No ale patrz, tak była ukryta ta gałka. Bez tego oczka byłoby ciężko. No bez oczka byłoby faktycznie ciężko. Użyj. Ale ja bym znalazł przecież. A jeszcze jak używasz takich interakcji, na przykład kładasz taką gałkę, to możesz się ruszać postacią. Dobra, to może zamiast łomu to młotek wystarczy, żeby się tam przedostać. Zobaczymy zaraz. Chyba, że tutaj się mogę teraz. Utrzymać i bardziej musisz zadyskować tą dziurę i przybić następne deski. Tato, przestań, nie ma w tym żadnego sensu. Dobra, zobaczymy, czy da radę. Młotek użyj. Tak, dobra. Aha, bo on właśnie będzie. Możesz się obracać postacią nawet, jak... Nie, ja tu muszę wszystko widzieć, co się dzieje. You are not my son. Ty jesteś moim synem! You are not my son. Chyba nic się tutaj nie zmieniło, co? Ksiądz miał rację. Może on coś ważnego powie. Ale ze mnie idiota. Powinienem był cię zabrać razem z nimi. Ja bym uciekał. Ja też. Ty byś uciekał, ale może on coś ważnego powie. Dlaczego ja? Come on. Maybe I can get out through grandpa's house. Może uda mi się wydostać przez dom dziadka. Jak się stąd wydostać? Dobra, rozumiem, że żadnego... O kurde, że żadnego źródła światła przenośnego nie mamy, tak? Nie ma. Nie będę mógł wrócić. Zasypało nas, ale odczułem dzięki temu ulgę. Tato nas ładnie. No ja chciałem pogadać jeszcze z tam z tatą, żeby coś wyjaśnił, no ale jak mówicie, że nie... Jak będziesz miał jeszcze okazję. Dobra, świeczki na podłodze. To już wygląda dziwnie na pewno. Są jakieś zdjęcia. Ale mi to bardzo przypomina to The Visage. Jeszcze jakby te świeczki można było podnieść, zapalać się i przenosić jako źródła światła, to już w ogóle... Jeszcze tabletek brakuje. Może będą tabletki dla Brodka. Dobra. Aha, jakieś dziwne mechanizmy zagadkowe, ale czyli zamknięte. Ale właśnie, że ma jakieś znaczki na sobie, jakieś symbole. Jakieś trójkąty? Nie no, młotkiem to chyba... No właśnie... Trójkąty... Nie no, wątpię, żebyśmy mogli w tym momencie to otworzyć. Chodźmy dalej. Świeczek nie mogę brać. Karaluch chyba pod twoimi nogami szedł. O, widzisz? Nie wiem, czy to karaluch, bo się nie znam. Ej, ale on przeszedł pod tymi papierami, widzieliście? No. Dobra. Są zdjęcia, w The Visage też takie były. Nawet podobne ściany jak w The Visage, jak się tak patrzy z bliska. Taka jakość wysoka tych ścian. Muszę znaleźć wyjście, zanim ojciec zauważy, że tu jestem. No są zdjęcia. Ale znaczki też, nie? Wydawało mi się przynajmniej pod tymi... Takie też trójkąciki jakby. A, ty masz rację. Ale to jest takie nieclickable. Taka ramka to jest chyba raczej po prostu. Chyba po prostu ramka. Drzwi zamknięte. Takie samo zdjęcie. Oj. Aha, coś się pojawiło. Ale to motyw jak w tym. Jak w Layersach. Odwrócicie się z powrotem i nagle coś się zmienia. Ja to bym się raczej nic nie zmienia. Że to był zegar, bo taka jakby tarcza odpadła. No, zegar. Dobra. Zapamiętajcie godzinę, ale... Tu się przesuwa wskazówka minutowa, a nie sekundowa? Tak. Czy jest idealnie 12? Nie, idealnie 12 jest. Chyba dwie wskazówki są na 12. Oj, chociaż może.
Dobra, czy coś jest za zegarem? A, bo tutaj są te drzwi, teraz nie możemy tutaj za bardzo przejść. No dobra, pojawił się zegar w każdym razie. Godzina, zakładamy, że 12. Że chodzi dobrze. O, tu się otworzyło. Mhm. Ale tam jeszcze z prawej strony, sprawdźcie, gdzie szliśmy najpierw. Okej. Aha, bo tu w sumie... O, tutaj puste miejsce. Wasn't there a door here? Czy tutaj brakuje drzwi? A, czyli on już zna ten dom, tak? Wie, że tutaj były drzwi kiedyś. No to jest dom jego dziadka, więc no, jest taka opcja. Zakładamy, że tu był z dziadkiem kiedyś. Aha, czegoś brakuje. Godzina jest inna. Godzina. Nie no, młotka raczej tutaj nie będę używał. Nic innego nie mamy. Tutaj coś się dzieje. Nie wiadomo, no brakuje jakiegoś... O? Jest brakuje zdjęcie. Albo jakiegoś obrazu, albo jakiegoś lustra. Jeżeli lustra by brakowało, to by mi się też skojarzyło z Ringiem. Tam na kasecie był taki fragment z tą Anną Morgan. Ona tam w lustrze była. Tak, ona się tam czesała. Gramofon, jak w Layersach. O, tak. Dzień dobry. O, to by tam w sumie pasowało, o, to by tam nie? pasowało, tak, ten pan na obrazku. A szkoda, że zbliżeń nie można robić. Ale tu cały czas coś się rusza, coś tam skrzypi, upada. O, ale to przypomina Daniel. Postać. Widzicie? Jakby miała głowę z kartonu. To ty. A, tutaj, a czekajcie, może zacznę od tego, co to jest. No jest zdjęcie. Dziadek był taki sam jak ojciec. Albert Maxwell, 1968. Nie mogę tego wziąć. Dobra, zostawmy. A tutaj? Mogę no, wziąć. Dziadzia jest. Dziadzio z aparatem. A ta gra jest właśnie ponoć o aparacie fotograficznym, coś, nie? Mhm. Aparat dziadek będzie bardzo istotny. O kurde. O, znowu Robert. A no faktycznie, no, no teraz to lepiej widać. To teraz przypomina Karalucha faktycznie. Bo pluskwę chyba nie, co? Obrazy nie, się nie zmieniły? Wszystkie są takie same teraz? Na ścianie? One były takie. Takie były? Takie były. Ale... zwróćcie uwagę na krzesło z tyłu. Czekajcie, bo tu coś... Coś napisane? Nie mogę tego przybliżyć. Chyba nic tu nie wymyślę. Gdzie mówisz? Krzesło coś? No, krzesło. Czekaj, coś tu się włącza. Wiadomości. A teraz wiadomości. Pozostały majątek należący do rodziny Hale został ostatecznie sprzedany na aukcji o łącznej wartości niemal 3 milionów dolarów. Wśród licytowanych przedmiotów były obrazy autorstwa, a także część złotej i diamentowej biżuterii. Na uwagę zasługuje przede wszystkim cenny aparat fotograficzny panny Hale, który w końcu znalazł nowego właściciela. Minęło 30 lat od czasu głośnych, wielokrotnych zabójstw i pomimo licznych aukcji rodzinnego majątku, nikt wcześniej nie kupił jej aparatu. Dla widzów, którzy nie znają tej historii, Madison Hale zabiła własną rodzinę podczas ceremonii odprawiania czarów. Następnie została śmiertelnie postrzelona w brzuch przez policjanta, który przyłapał ją na gorącym uczynku. A teraz prognoza pogody. Świetnie. No nie jest. Dobra, trzeba się tutaj rozejrzeć, bo tu jakieś była mowa o czarach, a to faktycznie wygląda na jakieś rytuały. Znaczy, jak wchodziłeś do tego pokoju, to to krzesło było skierowane w stronę drzwi. O, widzisz? Ktoś się przygotował, popatrz. Odwróć się na sekundkę. No, to krzesło musiałbyś podejść kawałek, no. No nie wiem, skoro tak mówisz, to wierzę. No ono się przekręca. Mój prezent urodzinowy. Jak się tu znalazł? Wszystkiego najlepszego. Luka, lat 16, mama, tata, kochamy cię. Co tam jest napisane na końcu? I... Nie wiem. Nie wiem, co tam jest napisane. Wejdź w interakcję. Jest aparat. Instant camera. No jest to aparat. Dobra, czyli to bierzemy. Przytrzymaj, aby użyć aparatu. Prawy, a lewy zrobić zdjęcie. Chcę cię straszyć, ale za tobą coś się zdecydowanie rusza. Tu się ciągle coś wszędzie rusza. O! Widzisz krzesło, zobacz. Ruszyło krzesło się krzesło. Przestawiło. Pewnie dziadek siedzi na tym krześle tak naprawdę.
Dobra, zobaczmy. Tutaj gramofon. Jest jeszcze gramofon z layersów. Chyba nie działa. O, tutaj jest coś. Coś tam jest. List chyba? Nie. Kluczek. Okiem. Symbolem oka. Study? Co to jest study? Uczyć się. Nie wiem, co to jest. No, krzesło ewidentnie chce, żebyś na nim usiadł chyba. Aha. Dobra, mamy kłódkę szyfrową. Jedyne, co mi przychodzi, to 2017 z tego listu, co tam... Okej, okay, sprawdzamy. 2017. Jest 2017 i jest jeszcze data z tego zdjęcia dziadka. Tam było 1968. 68, no. Dobra, 2017, sprawdźmy. A jeszcze po prawo, patrz, numerki są, widzisz? O, faktycznie. No. Czekajcie, bo źle to robię. 2017. O, to się samo powinno otworzyć już? Nie wiem. No. Chyba tak. Dobra, powiedzmy, że 2017 nie. I jaka tam była ta data jeszcze? 1, 9, 6, 8. Tak, pytanie? 9, 6, 8. Nierówno trochę te cyferki. No właśnie, ale to się inaczej nie da. One się poprawią, jak zaskoczy chyba. Ta, pewnie. Może właściwe rozwiązanie, jakby znać, to by się równo układały od razu. Tak, no. No a tutaj ten numer, co tam jest, który jest napisany po prawej stronie, co tam jest? 8, 5, co tam jest? 1, 2, 5, 8? Musiałby, no ja nie widzę. Chyba tak. Spróbujmy 1, 2, ale tu już też się to krzywo układa jakoś tak. Nie sądzę. Znaczy... Pytanie, czy to na pewno jest 1, 2, 5, 8, czy to nie jest 8, 5, 2, 1, albo jakąś... Nie, bo ta piątka, jakby ją odwrócić, to już by miało niewiele wspólnego z piątką, tak naprawdę. A weź poobracaj tą kłódkę jeszcze. A daj siódemkę zamiast dwójki na początku, to nie jest tam siódemka? Jedynka tu jakaś jest, ej. Minus jeden. Minus jeden to jest napisane. Minus jeden, dobrze. O, no przecież tu są jakieś kody, no ja tego nie będę wszystkiego sprawdzał przecież. Ach. Jakaś nawet trójka rzymska chyba na samym dole przekreślona, tak? Gdzieś 4, 2, 3, 8 mi się rzuciło w oczy. To chyba spróbuję. 4, 2, 3, 8, tak? No. Jeszcze są te numerki z pudełka, te 5, 6, 7 i tu masz trójkę, nie? Ja to się w ogóle krzywo tutaj układa, też mi się nie wydaje, że to będzie, to. Kurde. No. Ej, co tutaj się dzieje? Ktoś usiadł na krześle. No, tam te dźwięki są dosyć straszne. Ciężko się to czasami... A ta jedynka, ciekawe. Minus jeden, może do jakiejś liczby będzie trzeba odjąć jeden. No ale to by musiała być podpowiedź, no to niemożliwe, żeby tak... No bo może sprawdzę... chodźmy dalej. No, może jakaś będzie wskazówka, żeby jakoś to może ograniczać. Jeszcze żarówka jest nad tobą. Lampa jest, no właśnie, tam cię podświetla. Aha, dobrze, dobrze. Możesz ją stukać. Mogę ją stukać, może młotkiem, nie. Stukaj, pukaj, puchaj. Ej, to krzesło się normalnie w moim kierunku cały czas obraca. No. Ale są te zdjęcia, może trzeba zdjęcie zrobić. Tak. Możesz spróbować. Dobra. Czyli tak, po raz pierwszy spróbuję użyć aparatu. Przytrzymaj, aby użyć aparatu i zrobię zdjęcie. Oj. Ale zwróć uwagę, że masz zakrwawione ręce. I to się samo powinno wywołać? A, bo to trzeba pomachać, no dobra. Nie musisz pomachać. Można jakoś zbliżyć? Ono powiększ. Dobra. Powiększ. Lewituje. Ono lewituje. Dobra, mamy lewitujące krzesło. Czy otworzyły coś się drzwi? Tak. Drzwi się otworzyły, dobra, sprawdźmy. A obraca się dalej, to... Lampki już nie ma. Jest szubienica teraz. Dafuk. A popatrz na te drzwi, jeżeli możesz też mieć miejsce na jakieś obrazy, widzisz? Nad drzwiami. No, ale żadnego obrazu takiego... A może któryś można zdjąć? Ja się boję tej pani, ona trochę straszna jest. Ta kobieta wygląda nie do końca normalnie.
Ona w ogóle nie ma źrenic, ej. Może to jest zdjęcie pośmiertne, jak w innych. A to nie jest ta Madison? Ale jak robili zdjęcia pośmiertne, to raczej dbali o to, żeby źrenice były widoczne. Jak ich nie było, to je by narysowali, nie? Na rację. Nie, tutaj są niezdejmowable. Ogólne założenie tej gry to przede wszystkim robić zdjęcia wszystkiego, co ci się wydaje podejrzane, nie? Więc czyli możesz... na przykład tej pani, tak? Albo temu tutaj na ścianie, dobra. Albo właśnie pani. Temu. Albo temu, no. Dobra. Chyba nic się nie stało. A, bo to by od razu był jakiś efekt, że coś się stało, tak? Tak mi się wydaje. Ja bym zrobił tej szubienicy może zdjęcie. Okej. Fotograf. Ale te zdjęcia gdzieś przechowujemy? Tak. Aha, to później weź znajdź właściwe zdjęcie do czegoś. Znaczy, możesz je usuwać z tego, co wiem. Wciśnij tam tab, wejdź w ekwipunek. O, widzisz, możesz przeglądać zdjęcia... je usuwać. Chyba. Aha, usuń jest. Możesz usunąć te, co są niepotrzebne. Usuń. Tak. No to wszystkie mogę usunąć. O, to zostaw. To zostawię. A te, też są jakieś numerki na tych zdjęciach, ale to chyba po prostu raczej tak nie, było raczej. Zawsze. No. Dobra. Trzeba się rozejrzeć. Drzwi się otworzyły. Ale tu cały czas coś słychać, nie? Że coś skrzypisz, coś... Ale tuka. Jakoś tak ciemno. Ciemno. Ale zrób może zdjęcie w tej ciemności. Stop zdjęcie ciemności. W sumie można. No ja się trochę... Ale był taki motyw w tym. Był Wisecz, no nie? Się rozjaśniało właśnie za pomocą aparatu. I co jakiś cały czas tam się pojawiała postać na chwilkę. Ta dziewczynka przecież tam była. Od aparatu. Jakaś pani z dzieckiem na ścianie się... No. Kurde, chciałem się zdjęciu przyjrzeć, tam jakieś takie chyba nowe było, znowu się pojawił ten zegar. Ten zegar się ściga. Ale on jest coraz bliżej. No. Ej, tu nie ma zegara. Nie ma zegara. Ja się... Dobra, zobaczmy, czy... A, chociaż tu jest ciemno, nie. Dobra. Procek, proszę iść do światła, bo... No właśnie. Ale tu chyba nie ma takich motywów jak Wisecz, że jak byliśmy długo w ciemności, znaczy jak będziemy długo w ciemności, to zacznie poczytalność tracić, nie? Ja tracę poczytalność. O, tu możesz... Nextis już traci. A, no właśnie, bo mieliśmy przecież... No, Nextis traci poczytalność, a tabletek nie ma, jak w Wisecz. Aha, no, tutaj... No problem. Przesuwaj się tymi przedmiotami. Właśnie staram się. To, sprawdź. Portret owalny. Powinienem znaleźć jakiś gwóźdź lub coś, na czym mógłbym to powiesić. Gwóźdź. Znajdź to teraz gwóźdź w tym domu. Spoko, ja znajdę wszystkie gwoździe w tym domu. Albert Maxwell, dobra, to jest ta rodzina Maxwellów, to już wiemy. Tak. Tutaj on niby mówił, że drzwi brakuje, teraz w ogóle tego nie komentuje. Dobra, o, znowu jest. Zegar wrócił. Zegar wrócił, znowu nam blokuje drzwi. Dobra, coś jest. Aha, no jest gwóźdź, okej. Okay. No zablokował się na gwoździu, ale już godzina jest inna. Chwilka, bo ja nie mogę tego... O, dobra, mogę. No jest gwóźdź. Jest trzecia. I tak jakby czas leci, nie? Trzecia, no. 15. Nie, 12, 15 czy trzecia jest? Trzecia. Trzecia, no. Trzecia, no. Dobra, pytanie, czy powinienem chodzić za takimi zjawami, czy ich unikać? To wyglądało jak miała brak. Czy... W realu bym chodził za nimi, a tutaj to nie wiem. Dobra, spróbujmy użyć gwoździa. Młotek w realu by chodził za nimi. A i jeszcze ten młotek potrzebny, nie? Inaczej bym musiał głową go wbijać. Ja się tu boję, a ten by chodził za tą zjawą, no jest. Dziadek na ścianie. I co, zdobyć mu zdjęcie? Zrób. Okej. A, zobaczmy. Zobaczmy, jak naprawdę wygląda dziadek. On tak pokazuje teraz paluchem. Wytknął ci paluchem. Jak ten plakat werbunkowy z czasów wojny secesyjnej. Dobra, ale mamy drzwi teraz tutaj. Faktycznie były drzwi. Dobrze kombinował. Aha, zamknięty chyba. Mhm. Masz kluczyk przecież. Myślisz, że będzie tu pasował? No, innego wyjścia nie ma. Do studia miał być.
Ty cwaniaku. No dobra. O, są jakieś. A to byliśmy tutaj, byliśmy po drugiej stronie i widzieliśmy ten telewizor. Co tu robił ojciec do cholery? Tata powiedział, że remontuje dom dziadka, ale zamiast tego prowadził śledztwo w sprawie tej kobiety? Co jest grane? Madison Hale, 43-letnia seryjna morderczyni. Seryjna morderczyni Madison Hale została zastrzelona przez policjanta Russella, który właśnie zeznał, że znalazł ją rozczłonkowującą swoje ofiary w studni na terenie swojej posesji. Madison cierpiała przez kilka godzin przed śmiercią. Mimo, że została postrzelona w brzuch, morderczyni udało się przeżyć kilka godzin. Seryjna morderczyni złapana i zamordowana. W tej zbrodni mogły zginąć co najmniej 4 osoby. Policja znalazła w jej piwnicy okaleczone części ciała, które według opisu wyglądały jak ze sceny filmowej. W domu Hale'a znaleziono 4 rozczłonkowane ciała. Potwierdzono, że ofiarami były 4 osoby. Czary czy choroba psychiczna? W domu 43-letniej Madison Hale znaleziono dowody świadczące o chorobie psychicznej. Kobieta najwyraźniej próbowała odprawić złowieszczy rytuał, który mógł być związany z mordowaniem i masakrowaniem ludzi. Tu ciągle jakieś dźwięki, coś skrzypi. Właśnie cały czas coś tam łazi, nie? Wiecie co, tu jest ten portret dziadka, żeby Nextis się nie bał. O, co to jest? Jakaś zagadka będzie. Żeby Nextis się nie bał, to ja zamknę te drzwi po prostu. Zamknij wszystkie te drzwi. Może teraz tutaj coś będzie widać? Jest. Telewizor, możesz coś z telewizorem działać. Czekaj, ja tu muszę wszystko przeczytać. Dobry. 43-letnia satanistka zabiła własną rodzinę podczas ceremonii czarów. Wierzcie lub nie, ale znaleziono 43-letnią kobietę, która robiła zdjęcia jednemu ze swoich. Madison Hale wrzuciła ciała swoich ofiar do studni w swojej piwnicy. O, kolejny motyw z Ringu. Seryjna morderczyni została śmiertelnie postrzelona w brzuch. W piwnicy Hale znaleziono przerażające zdjęcia ciał ofiar. Po rozczłonkowaniu kobieta robiła zdjęcia martwych ciał. Policjant Russell zeznaje. Jak informuje Wydział Policji, policjant, który zakończył życie Madison, zeznaje, że przed śmiercią seryjna morderczyni błagała o swój aparat fotograficzny. Podejrzewa się, że 43-letnia kobieta robiła zdjęcia swoim ofiarom po ich okaleczeniu. Katedra Świętego Jowisza, kościół horrorów, da fuk? Po długiej historii incydentów w katedrze Świętego Jowisza znów zrobiło się głośno, gdy potwierdzono, że odbędzie się tam publiczne czuwanie poświęcone duszy 43-letniej niej seryjnej morderczyni Madison Hale, która w zeszłym miesiącu zamordowała 4 osoby. Czuwanie będzie publiczne i bezpłatne, a księża potwierdzili, że będą starali się oświetlić duszę Madison boskim światłem, by pozwolić jej dotrzeć do bram nieba. Co to za dziwne katedry tu mają? No. Dobra, są znowu zdjęcia, więc chyba zrobię zdjęcie. No. Jakiś symbol Illuminati wpleciony w różne dziwne też symbole. To się zatrzęsło to. Tak, zatelepało się. Co tu jest napisane? February, March, czyli że marzec tam coś, tak? Może to ważne. O, symbole planet widzę. Symbole planet. Te widły, to jest Neptun. Uran chyba ten niższy. To kółko z kropką i z krzyżykiem u góry. Chyba, że krzyżyk byłby pod kątem, no to Mars by był. Co tu jest napisane? Sens? Coś? O, coś robi sens. Together? Nie, to... O, patrzcie, to samo się wywołuje bez machania tu nawet. Nie? Tak, tylko powoli, nie? A po prawej stronie masz daty. Lata jak daty, no. I się okaże, że któraś z tych dat to jest kod do tej tam kłódki, nie? Coś tam za tobą jest przecież, no. A, są te symbole, teraz tu się pojawiły, patrzcie. Tak. Księżyc oznacza księżyc. Ta, to będzie Neptun, to na górze, a to z prawej po lewej, jeżeli nie jest na ukos ta strzałka, to nie będzie Mars, tylko Uran. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale warto zapamiętać. Co tam jest napisane? Jakieś nazwiska. Robert Hale, ojciec. To ta rodzina ogólnie, ale nie tylko. Lynn, Jamie jakiś. Może zrób fotę tego, jakby trzeba było. Ale usuń się.
No wszystko objąłem. I pod pokładem masz coś do podniesienia. Jakby co, to damy radę przeczytać to? Gdyby to było potrzebne, damy radę. Damy. O! Zapałki. Z dala od dzieci trzymać, ja znam angielski. Wejdź w interakcję. Kluczyk. J. O! Jakiś kwadracik. Takie symbole tego typu na tym zamku tam był na początku. Były, może coś. Dobra, spróbujmy jeszcze raz telewizor odpalić. A, to ja skasiłem. Ale palce na telewizorze są jak wisysz, tam też wszędzie takie palce były podbijane. Ale to jest bardzo podobne, jak się tak chodzi. Jakieś takie te pudła, te grafiki podobne takie do The Visage. Można by to było jako drugą część postrzegać. Chyba tutaj też zrobię zdjęcie na wszelki wypadek. Wydaje mi się, że to samo, to tamto, nie? Tu też jest Robert Hale, Judith, Lynn. Kill her tutaj coś jest, widzisz? Why did she kill her parents? Uh-huh. Coś tam. What's wrong with the... Tak średnio to widzę. What's happening? Coś tam. Ale ktoś brzydko pisze. Ale nie sądzę, żeby to miało jakieś wielkie znaczenie, bo po prostu w przekładach na inne języki to by to było po prostu do podglądu i do przetłumaczenia, nie? Ale zobaczcie, to są w każdym razie, to jest obklejone jakimiś wycinkami z gazet. Tak, to ten ojciec robił to... No. To śledztwo. Dobra. Tutaj myślisz... O! Ojciec, tu się czasami ciężko... A sobie poradzę. W The Visage też czasami to topornie się otwierało. Tak. Znowu pustaki. Wcześniej pustaki. Też były. Save. Coś dla nas. I kaseta po prawej. To chyba ten dziadek, nie? I coś ci zamyka chyba drzwi za tobą. Trójka dzieciaków. Kaseta. Magnetofonowa. Też przecież wygląda identycznie jak z Visage ta kaseta, nie? Jedynka. Mhm. Trzeba będzie się rozglądać za kasetami. Dobra, mamy kasetę numer 1. Kluczyka użyj. Masz kluczyk. Czekaj, najpierw tu. Bo może wiesz, może będzie informacja, że safe jest chroniony ładunkiem wybuchowym, nie? Priest. Ksiądz Thomas? Przeczytaj. John, mam nadzieję, że to ci się przyda. Bądź ostrożny. Pamiętaj o tym, o czym rozmawialiśmy. Odezwę się do ciebie tak szybko, jak to możliwe. Ksiądz Thomas. Wiem, że kasety są stare, ale nadal zmagam się z komputerami. A w sensie, że ma z nimi problemy, tak? Tego się nie bierze. Słucham? Czyli trzy kasety powinny być. To nie było takie pudełko na kasety jakby? To tam można było kasety odkładać? To wyglądało jak takie pudełko. Nie zamykaj. Ale tego nic się nie bierze. Tylko tak, ale wydaje mi się, że może być podpowiedź, że to jest trzy kasety trzeba znaleźć. Aha, podpowiedź. No może tak będzie, dobra. Mamy kluczyk. Spróbujemy coś tu zrobić. O, tak od razu pasuje. Really? Aha, no jest taki kwadracik. Na tym kluczu też był kwadracik w sumie. Weź. Coś jest. Notatnik. Notatnik Luka, to mój. To twój. Mój notatnik? Więc to tata mi go zabrał. Jest pusty. A może możesz wsadzać coś do tego sejfu, bo jak masz limit 10 rzeczy. A, mam 6 na 10 już. Tak, już masz 6 rzeczy w punku. A nie, no to chyba jeszcze... A to będę mógł tu wracać w takim razie do tego sejfu, tak? Na może pewno, to jest taka skrytka jak w Diablo. Na razie masz miejsce. Albo jak wisysz. To Nexis, pamiętaj, jak tutaj dotrzeć. Dobrze, ale wejdź w ten notatnik i... Znaczy... Aha, bo on tam mówił, że pusty to jest safe, a nie notatnik, tak? A, już sprawdzamy. I don't remember drawing any of these. Nie przypominam sobie, żebym coś takiego rysował. Czy ja wariuję? Noga siostry? I ręka mamy. Ramię matki. Głowa ojca. I ale to... Mieliśmy takie zdjęcia wcześniej. Ręka i noga. Tak, w podobnym takim jakby może no stylu powiedzmy. Weź ten powrót. No może to można jakoś połączyć. I na to pudełeczko. Jeszcze raz powrót.
I otwórz to pudełeczko, no. Dobra. O. Nie, to inne. Tutaj są zdjęcia, tam były rysunki. Jest ręka. No dobra, ale może on jest ręka, to rysował. Ale jest ręka i jest noga. Może on to rysował i zabrał mu ten nogę. A może to też odwracać, czy nie? Nie, tutaj tylko mogę sobie tak przeglądać. No dobra. O, tu się otworzyło, tu było wcześniej zamknięte. Idziemy, biegniemy od razu, zanim ta zjawa ucieknie gdzieś. Dom dziadka. Nie byłem tu od czasu, kiedy zmarł. No to na pewno tu był. Zamknę drzwi. Pęk się pcha wszędzie, gdzie są zjawy, ja bym uciekał. Ale wszędzie zdjęcia tej babki. Ślepy. Jaka syrena. No właśnie, co to w ogóle ma być? Jakieś alarmy tutaj dziwaczne ten dziadek montował? Może powinienem to rozświetlić aparatem fotograficznym. Coś tam było pod spodem, ale... Mam wrażenie, czy znowu krzesła się za tobą obracają. Krew tam chyba tylko była. Chyba nie. Dobra, czy tutaj jest coś ważnego, clickable, jakieś pudełko, ale nie clickable. Zaraz, tutaj nic. No tak nie ma, no raczej miało być to oczko. Tak, dlatego długo się nie przyglądam. Jest telefon. Może będzie Rose dzwoniła. Patrzcie, są te tabletki z Wisy, czyli to jak dużo. No ta, no w sumie jak nie są potrzebne, bo postać nie traci poczytalności, to dali ich dużo od razu. Ale to mi by się przydało. Nie ma sygnału. Aha. Ja bym chętnie te tabletki przyjął. No ja ci je zostawię tutaj. Okej, to tutaj będę. Dobra, najpierw... Jest, będzie do słuchania. Będzie kaseta, ale najpierw tu jeszcze zobaczę. Więcej tabletek. Ile tych tabletek? Więcej tabletek. Dobra, są tabletki na ból gardła. Fuck. Jesus. The storm must have taken out the power. Burza chyba odcięła prąd. Myślę, że dziadek miał w piwnicy generator. Dobra, nie generator, tylko... No, ale to jest chyba na prąd, wiesz, dlatego jest odcięte i teraz nie będziesz mógł odsłuchać. No ale to takie, to były na baterie przecież magnetowidy. No a ten był akurat naprawdę? No dobra, no to w takim razie w piwnicy, no to gdzieś na dół trzeba znaleźć zejście. No to a, to takie zasilanie awaryjne miał jakieś, dlatego to mu było potrzebne. Ubezpieczony dobra. Był. Tu jest dosyć jasno, więc może to jest sugestia, żeby tutaj czegoś szukać. Bo pewnie zasilanie awaryjne było tak zrobione, żeby trafić do tej piwnicy. O, tutaj coś jest. Pokój dziadka i babki. Grandma and grandpa's room. Pokój. Ten już w to grał. No, ten fazę trochę wygląda jak Ceaucesco na tym zdjęciu. Drzwi są zamknięte. Proszę tam nie iść, tam jest za ciemno. Ale ja tu zrobię zdjęcie, zaraz się wszystko wyjaśni. Spokojnie, Nextis. To jest dobry. Łazienka. Tyle zdążyłem zauważyć. Ale dobra, pójdziemy za tym światłem, może faktycznie trafimy do piwnicy. Może tym razem w łazience dziadek będzie nam robił akuku. Lustro tam jest. Lustro. Patrz, piwnica jak Wisycz też była taka. To wygląda jak statua Matki Boskiej z The Wisycz, tak, nie? Z Wisycz też, no. Ale do tej piwnicy też się tak schodziło. Tak, identycznie. Tu lustro było na wprost, nie? Tak, było lustro. Tu pewnie zasilanie przywrócimy. No dobra, tutaj coś jest oczko, więc okej. Warning. Musisz guziczki poklikać. Góra, dół, Podejrzewam, że nie da się wszystkich naraz może włączyć, co? Dobra, to jest jakaś zagadka. Na pewno na on trzeba. Może poszukaj jakiejś podpowiedzi wokół tego miejsca. Nie mogę na boki, więc muszę wybrać to. Nie, to kolejność po prostu musisz. Dwa na dół, jedna na góry. No. A. I teraz nie wiem, co tam klikować. Do dołu. Chyba, nie? Góra. No. O, i zepsuł na końcu. Było tak. I co ja dałem na koniec? Do góry daj. Nie no, wtedy było... Hans, proszę cię.
W dół. Dobra, coś wyszło. I tutaj teraz? Generator. Dobra. Mamy zasilanie. Mam się wrócić, czy iść tutaj? Zobacz tam sobie. Tylko wyjrzyj. Może to jakiś ślepy zaułek. Dobra, zajrzę tutaj. Jest coś. Planety. Boże. Moneta jakaś? Nie, nie, to są planety. Jowisz i Mars. No, nawet Jowisz i Mars przypomina to tak. Aha, trzeba to wziąć. Mam to. A zwróć uwagę na górę, ta butelka też jak zwisisz, ten jakiś wybielacz czy co? Ta, no były takie motywy w łazienkach, gdzieś tam coś. Dobra, coś ta mam. A nie możesz wejść po prawo? Tak się prze... O, ty cwaniaku. Zdjęcie. Ja się tu boję. Zwłaszcza, że coś tu słychać. To jakieś wybielacze tu są. Ale ja nie wiem, czy my tu powinniśmy iść. No oczywiście. Oczywiście, że powinniśmy. Ale tu jest ciemno. Weź zrób zdjęcie. Zdjęcie na zrób, no. Gdzie zdjęcie? O. Ale może tam coś było. No to wszystko widzę. Zrób zdjęcie, bo widzisz, leżą. Dobra, masz rację. Tutaj tak. Jak coś, to masz kluczyk, ten taki J w ręku, może. Zaraz sprawdzimy. Jest coś tam? Nie. No, ale faktycznie są zdjęcia. Tak jakby... dobra, ale... nie, bo nie ma oczka, wiesz? Także tu nie ma interakcji jeszcze z ekwipunkiem. Dobra, tutaj zrobię zdjęcie rozjaśnienia. Drabina jest. Nie, to nie drabina. Nie, to są półki. Ciekawe, że te zdjęcia widać w takiej ciemności, nie? No mają lampę. Aparat ma lampę. Znaczy, jak je machasz i je widzisz. Aha, no tak. No ale tu wiemy, że jest już przejście, dobra, nie? Tak, pamiętaj, że tam są jakieś drzwi. To pewnie będzie ważne. O, ja znalazłem. Ten jak tu się przycisnąłby, no. Jakiś sekret. To tak w domu, ten wisek może. Może to jakiś taki sekret, no właśnie, jakaś znajdźka może tam będzie. Jakiś bunkier albo coś, tak jak tam było. Bunkier i się tam zamkniemy i koniec horroru. Może dziadek się tam chował przed babcią na przykład. No. No. Ale zdjęcie. Co, wychodzimy stąd, nie? Odsłuchać tę kasetę. Czy korba kręci? No tutaj chyba... Kasetę. Nie, to perfidnie wygląda jako wisysz teraz, ten ruch. Tak, tak. Tam prosto jeszcze... się szło do telewizora, nie? I tam ten kod był, wiesz, ten zegar w postaci. No. Tu po lewo też było pomieszczenie, o tu po prawo też było pomieszczenie. Też, no. Proszę stąd uciekać na tej... Ale to jest trochę chyba inspirowane tym wisycz, nie? Chodźmy to zobaczyć. Chyba, że to my tylko tak. Ale nie, no spójrzcie na te tabletki, przecież to jest identycznie zrobione, nie? Wiesz co, ciekawi mnie, czy to jest ta sama firma? Fuj, strasznie śmierdzi. Ale patrzcie, jak... Rury pewnie są zapchane. Jak zamknęli ubikację, żeby nikt nie robił. Patrzcie tam. Blue Knees? Jakieś osiągnięcie odblokowałem. It's real. Tego się nie bierze. To może być jakaś wskazówka do czegoś, ja wiem. Albo osiągnięcie, po prostu taka znajdźka. Dobra, spróbuję tu rozświetlić. To jest inne studia, więc nie ma powiązania raczej. Wbierasz to i na wannie. Silnik Unity. The Visage też było Unity? Tam jest coś czerwone, widziałeś? Tam jedna kratka była czerwona, jedna płytka. Żartujesz. No. Ja wszystko widzę. Patrz, ale to nie tak. O. Ty, no faktycznie, ten tam dojrzał. Weź tam podnieś to przecież. Ale to... A, tu się podchodzi, to widać. Lord Jesus. Ale nie, tu nie ma interakcji, ale faktycznie coś tu dojrzałeś. Może coś tu będzie. Ale mnie ta ubikacja zamknięta interesuje. Patrzcie, jaka zagwożdżona. Do not use, nie używać. A procegu żyje. Chains? Łańcuchy? Maybe I can break them with... Może uda mi się je czymś złamać. Ale po co? Tak mu się chce? No może mu się chce, nie?
Dobra. Mamy coś? No, przeczytaj. Kombinacja. W prawo, 5 w lewo. Aha. Zapamiętajcie, 5 w lewo. Może Paczek będzie on, więcej... Paczek on G napisał brzydko. Right. No niektórzy piszą tak G jak szóstkę, nie? Albo chyba, to jest 6 right, faktycznie. 5 left. Myślisz? No dobra, no tak, na to, pewno, bo masz to prawo... zapamiętuj. Dobra, 6 w prawo, 5 w lewo. Jakbyśmy znaleźli coś, jakieś szyfry. A młotkiem nie jesteś w stanie tych łańcuchów rozwalić? No właśnie, nie było interakcji takiej... A nie, faktycznie, czekaj, a przedtem tak nie miałem. Jeśli będziesz długi ojciec tu przyjdzie. Nie. Nie. A nie coś mogę. Tu się tłucze cały czas, nie? Już otwieram. Ale ty nie masz otwierać, masz uciekać. A, tu jestem. No dobra. Idź taśmę, odsłuchaj. A tam jakiś wentylator. Dobra, nie no, trzeba tę taśmę odsłuchać przecież. Te takie szafki to też jak wisy, czy te białe takie co stoją. Nie, tu jeszcze nic nie mamy. Już zostawmy to Visage, bo to inna no. gra jest. A to jest strasznie podobne. No. Uwaga, będziemy odsłuchiwać kasetę. Od momentu pierwszego kontaktu jest już za późno. Kiedy demon przyczepia się do człowieka, staje się swego rodzaju pasożytem. Żywi się żywicielem, dopóki nie pożre każdej cząstki jego duszy. Ty masz to w ręce. W większości przypadków ostatecznym celem demona jest powrót do świata żywych. Jeśli chcesz przerwać tę więź, cóż, obawiam się, że to nie takie proste. Mógłbym długo opowiadać o różnych rytuałach i procedurach, ale zdecydowanie najlepszym sposobem jest posłuszeństwo. Pomóż demonowi osiągnąć to, do czego dąży. Tylko wtedy demon odejdzie z własnej woli. Zwykle przechodzą na płaszczyznę ziemską przez pewne przedmioty, które służą jako łączniki między światami. Nawet jeśli później pozbędziesz się tego przedmiotu, demon nawiązał potrzebny mu kontakt i już krąży wśród nas. W pierwszych fazach opętania żywiciel zaczyna odsuwać się od przyjaciół i rodziny, staje się agresywny, a nawet skłonny do przemocy. Jest to wynik duchowej walki pomiędzy żywicielem a istotą. Oboje walczą o kontrolę nad śmiertelnym ciałem. Objawy świadczące o postępującym opętaniu to zawroty, nudności i bóle głowy. Ten ostatni może być tak intensywny, że żywiciel traci przytomność na wiele dni. Mroczna istota manipuluje swoim żywicielem za pomocą halucynacji i głosów w umyśle. Niszczenie psychiki żywiciela pozwala uczynić go podatnym na manipulacje, posłusznym. W ten sposób demon w pełni przejmuje podstępną kontrolę. A, i zanim zapomnę, w kilku przypadkach opętania zaobserwowano również dziwne zachowanie pobliskich owadów. Zwłaszcza karaluchów. Moja rada, trzymaj się z dala od owadów. Ha! To karaluchy. Nie wierzę, nie mogę być opętany. To musi być jakiś błąd. Te zdjęcia, ta noga, ta ręka. Ja tego nie zrobiłem. Tata myśli, że to ja, ale ja... Boże, moja głowa. Nawroty głowy, jak drzwi. Czerwone drzwi? Co się ze mną dzieje? Czy o tym mówił ten człowiek? To niemożliwe. Myślicie, że nasza postać została opętana i ten dziadek coś tam robił w związku z tym? Na pewno ma jakieś specjalne moce, bo trzymałeś kasetę w ręce i ona się odtwarzała. Właśnie. Byłeś połączony z dyktafonem. Dobra, trzeba to dokładnie wszystko jeszcze... Tutaj nas na pewno nie było. Otwórz notatnik.
Już, no tam. On coś tam zapisał. A to? Co to? Drzwi do piwnicy? To już a to tam wiemy. Co byliśmy chyba, nie? No to już znaleźliśmy, ale patrz, coś wystaje z tej, tych drzwi jakiś. Jowisz Mars. Czekaj. Chyba nie. Użyj medalion słoneczny. A nie, bo to jest po prostu, nie, dobra. Nie, z tymi zegarami coś dziwnego. Co ty mówiłeś, że co? A że z tych czerwonych drzwi wystawały jakieś łapy. O, łapy. Łapy. Łapy, łapy, cztery łapy. Miałem to właśnie. To fajna piosenka była kiedyś. No, ja słuchałem, jak byłem mały. Przecież ty ciągle jesteś mały. O, ale pytanie, komu ten dziadek to nagrywał, Tom? Dla ale dziadka. To chyba nie dziadek nagrywał. Czy to dziadek? Miło było, gdy oba domy były połączone. Codziennie rano mogliśmy zjeść śniadanie z dziadkiem. Chociaż ta dziewczynka trochę taka zniekształcona, zwróćcie uwagę. Luka? Jest trochę. Chanel jakaś i dziadek. Ej? No nie, myślałem, że to kaseta. Nie, ale co, myślę, że kto to nagrywał? Ojciec czy dziadek? No dziadek to chyba nagrywał. Dziadek muzykę, chyba. Taki dziadek. Głos był bardziej taki starszy, nie? Nie, to otwieranie to... O? Musisz coś do cięcia... metalu znaleźć, no. To sterowanie, otwieranie to bardziej layersy przypomina niż wisecz. O, coś jest. No, klucz! To jest tak jak do zasilania, do skrzynki z bezpiecznikami albo do gazomierza? Jest trójkącik, tak jak było na tych pierwszych drzwiach, których nie mogliśmy otworzyć. Co zegar je zasłaniał? Tam też był trójkąt. Był. Tam też był trójkąt. Ale takie klucze się stosuje przy takich skrzynkach z licznikami na przykład. Tutaj pamiętajcie, że musimy znaleźć coś do cięcia. O, tu jakiś może skrót będzie. Zaraz tam pójdę. Tam już zegar sprawdziłem. I znowu masz czerwone zdjęcie na górę masz znowu. Popatrz tam. Jakie jest czerwone zdjęcie? A tam! Faktycznie, znowu czerwone zdjęcie. Musisz to udokumentować. No zrób sobie to, żebyśmy pamiętali. O! Odblokowane osiągnięcie, you know what to do. Przedmioty kolekcjonerskie. Czerwone, patrzcie, po prostu czerwone. Ale jak zrobiłem... Teraz w łazience to zdjęcie, tak, bo ja myślę... Tak, bo ja po prostu muszę je widzieć chyba, ono nie może być w ciemnościach. Dobra, idziemy jeszcze do łazienki, ale najpierw tu jeszcze zobaczę. Widzę jakieś trofeum. Są zdjęcia naokoło trofeum, więc może będzie trzeba tam... po prawej stronie. Fotkę zrobić. Pustaki znowu. A. Ja nie patrz tam nawet. Zegar słychać. Słychać. Ale tam jest chyba za ciemno. Zegar jakiś. Ja ten wentylator widziałem, tak, i jest ten posąg, czyli... Dobra, mogę się tu jeszcze... O! Zegar. Kto umieszcza zegar na drzwiach? Do tej łazienki. Godzina. Która godzina tam była? Za 5:12? Bo nie zauważyłem. Poczekajmy, niech ta wskazówka sekundowa przejdzie, zobaczymy, czy minutowa się przesunie. O kurde, to się tak gwałtownie się zmienia. Jak właśnie. Może to ważne, może to jest jakiś przełącznik na zasadzie, wiecie, że o danej godzinie coś się otwiera albo zamyka. Może też jakieś znajdźki. Ale chciałbym właśnie zrobić zdjęcie tego. Mamy to. Dopiero teraz się jakoś tak... Bo wcześniej było w ciemnościach. Tak, wcześniej było w ciemnościach i dlatego... tego nie uwzględnił. No to musimy wszystkie karteczki znaleźć. No trzeba znaleźć wszystkie karteczki. Pewnie jedna jest tam za tym otworem. Znaczy za tą klapką wentylacyjną. Tam się na dole schodziło do piwnicy, nie? Tak. Ja bym tą piwnicę zostawił i na razie tutaj jeszcze pochodził. Ale tu cały czas coś słychać, nie podoba mi się to. No to musi w takich grach być ciągle coś słychać. Bardzo dużo tabletek, pokażę. I piwo.
tak fizycz. Uwaga, robię zdjęcie Matce Boskiej. No. A Matka Boska? To albo jakaś no tutaj, patrzcie, też jakby czegoś brakowało, nie? Takie prostokąty są. Jak miejsce na obrazy, nie? Tutaj też, a to no, wiele jest takich no. motywów. Może po prostu spadły zdjęcia i tyle. Tu są zdjęcia, tu zaraz przykliknę fotkę. O, ale najpierw... O, co prawda kod... nie kod zegarowy, ale tak, też taki. Tak, ale jest. Czekaj, ja chcę zobaczyć, co jest tam napisane na tym kotku. Ja to sprawdzę. Ale to nie jesteś w stanie tego sprawdzić. A ja to sprawdzę. No jak ty to chcesz sprawdzić? Ja ci nie powiem. Masz sprawdzę. Takie specjalne programy? To jest zdjęcie, to ci wyślę na Discorda. Ja to zrobię. Się okaże, że to jest tytuł jakiegoś hentajca, nie? Jest taka opcja. Ale to jest chiński, mi się wydaje. Albo po chińsku ringi. Coś mam tutaj. Nie, to jest... Dziadek poświęcił całe swoje życie na tworzeniu zegarów. Godzina. Dlatego takie motywy z zegarami tu są. Dziewiąta. Nie wiem, czy to ma znaczenie. Nie mogę go wziąć. Na stałe. Tu zamknięty. 9:07. Tutaj sobie zdjęcie, bo to tak, wygląda tak, jakby coś trzeba tu było, nie? Nope. No to nie wiem, to chyba musimy do tych drzwi iść, bo nic nie wymyślę. A wiem! Znaczy, mamy teraz ten klucz jeszcze, nie? Mamy dwa klucze, jeszcze ten klucz J mamy. Patrz, do góry masz przejście takie jak w domu babci Wisic, patrz. Raczej nie uda mi się tego dosięgnąć, jest za wysoko. Musimy taki pręt znaleźć. Potrzebujesz tego pręta, no. Ale ja bym się wrócił, tylko gdzie to było? Wiemy, jak przejść tą grę. A gdzie chcesz pójść? Chcę pójść tam, gdzie ten zegar zasłaniał drzwi, bo mamy klucz z trójkątem. Prawo. Prawo, no. Tu? Tak. Ale... No bo mamy klucz, nie? To można by sprawdzić. To było lewo, tu, nie? Tędy, tak. Ja tak patrzę. I na wprost. A, teraz zegara nie ma, dobra, sprawdźmy. Widzicie? Też jest tutaj ten trójkącik. No jest. To był ten klucz. Aha! Jest! A, na dole. Jeszcze coś na dole. A też jest trójkąt. Może można wyjąć teraz ten klucz i przełożyć na dole, nie? Drugi potrzebujesz. Drugi. A tu też jest taki sam... Co? Dobra, szukamy drugiego, ale coś już jest, jakiś postęp. Pozbyłem się przedmiotu, to jest ważne, tutaj się okazuje, nie? Tak. Żeby sobie nie zapychać ekwipunku. Tutaj tylko kodu dalej nie mamy, nie? A ten J, jakiś klucz, pamiętajcie, mamy klucz J. J. J jak? No nie, tu jest safe. I tam była jakaś też z tej rodziny. To się nazywała na J. Dobra, i teraz tak, Nextis, tutaj się szło do piwnicy? Tak, tutaj się szło do piwnicy, schodami była, na tak, dół. Po drodze łazienka i... Musisz się tak dobrze rozglądać za tymi, nie? Ja się bardzo dobrze rozglądam. Ale patrz... I tutaj znalazłem, że się można przecisnąć. Tak właśnie, no. Bez tych podpowiedzi to nie byłoby tak łatwo, nie? No nie. O, byśmy tutaj błądzili ostro, coś czuję. Musiałbyś robić zdjęcia dosłownie wszystkiego. I nie domyśliłbyś się niektórych takich miejsc. No. Ja się blisko podchodzi, to patrzcie, to widać od razu więcej. I są karaluchy. Zdeptaj jak w Diablo. Ale patrzcie, jak oblazły. Wcześniej nie siedziały tak na tych drzwiach karaluchy. A zrób teraz zdjęcie. Dobra, uwaga, robimy zdjęcie karaluchom. A no w sumie racja, tutaj są zdjęcia na dole. To też taka sugestia. Od razu karaluchy spadły, widzicie? Policja. Jakieś takie było śledztwo prowadzone. Ja się boję, że coś będzie, jak się obrócisz. Spokojnie. Uwaga, obracam się. W tym domu nic nie ma, nic nie straszne. To nic nie ma. To nie jest takie straszne, jak Wisycz się okazuje. Studnia. Co to za miejsce? Kto zapalił te świece? To niemożliwe. Co się ze mną dzieje?
otacza nas nicość. Karaluchy. O, są i zdjęcie można zrobić. Są kłódki. Tak, spróbujmy zrobić zdjęcie. 6 w prawo, 5 w lewo. 6. Pierwsze było 6. Ale widzieliście, jak zrobiłem zdjęcie, to ta pokrywa, że tak ten włas... Tamara chciała wyjść. Tak, się ruszył, czyli trzeba te kłódki najpierw rozpracować. I tu jest jakiś symbol na wieku. Jest ta zagadka, ja już widziałem na ściany. Na tych kłódkach są te Marsy i tak dalej. Aha, no to ja pamiętam. Te symbole. To proste. Już je gdzieś widziałem. No bo to był księżyc był na pewno. Tak. Tylko pytanie, na której kłódce jakie ma być? Tutaj był chyba księżyc, nie? Znaczy tutaj, no. Ale w zdjęcia i zobaczysz, nie? Nie, no i na środku drugiej strony powinna być jeszcze ta trzecia. Dobra. Ja wiem, która. Niżej, niżej. Neptun był. Niżej, tak? Niżej. Chyba, że są trzy kłódki. No trzy kłódki są, z drugiej strony podejrzewam jest jeszcze jedna. Okay. Teraz pytanie, bo Uran... Neptun był na górze. Uran i Neptun był. To co brać? No dobra, tutaj wezmę, to Urana wezmę, niech będzie. Dobra, weź. I powinna być z drugiej strony jeszcze jedna kłódka. I tutaj damy Neptuna, zobaczymy. Neptuna, no. Może wszystko jedno na której kłódce. Zobaczmy, jakie jeszcze tu są. Jakieś takie... Dobra. Samo się już wygląda jak miejsce zbrodni. Teraz zrobię zdjęcie. A tu jeszcze oczko jest. Pewnie coś do podważenia, wiesz? Może? Poszło. Teraz wyjdzie Samara Morgan. Tam do góry. Czekaj, ja tu muszę zobaczyć. Ten aparat to jednak potężny jest. Ja chyba sobie taki aparat kupię. I będziesz tak... O, łopata! Łopata. Łopata. Zdjęcie jest pod nią, zdjęcie w tej łopacie tak. leży. Może zrób zdjęcie najpierw. A mogę ją wziąć na stałe? To może najpierw zrób zdjęcie. No dobra. Ty możesz tam w tle zobaczyć, co jest. Nie, te zdjęcia po prostu porozrzucane tutaj. Tak. Ale w tle możesz zobaczyć, co jest, jak porobisz zdjęcia, wiesz? Aha, no dobra. Spróbuj tam walnąć zdjęcie. To się przez chwilę oświetli. Coś, no. Nie. A jednak nie. Zrobiłem zdjęcie nicości. Zobaczcie, tak wygląda nicość. O tak. Ale ładna. Dobra. Uważaj, Samara to może wyskoczyć. No nie, to my tam wskoczyć. Ale my trochę tam pominęliśmy na górze, nie? Tych kodów i tak dalej. To co, to mam się wrócić? Nie, chyba nie, ale... Ja nie mam pojęcia, no może przejdziemy do następnego rozdziału tutaj. Ale nie no, to znaczy, jeżeli się nie będzie można wrócić, to znaczy, że kilka jest takich miejsc, skrytek, tak jak był ten safe, gdzie można zostawiać przedmioty, tak? No. Można zostawiać. Bo jeżeli byłby tylko jeden, no to znaczy, że można się wracać. No nie wiem, to decydujcie, idziemy czy wracamy? Ale to chyba trzeba strój do nurkowania, bo mi się wydaje, to woda jest, nie? Nie jest tu woda? A nie. Nie, tu jest drabina. Bezpiecznie można... A nie, no to można wrócić chyba, jak jest drabina. Próbujmy, chyba że się urwie, no ale... Idę. Ja się boję. Czego się boisz? No nigdy nie schodziłeś do studni? No nie. Nawiedzamy w domu? Nie, ten kierunek. Co ty zrobiłeś? Dobra, już może. Bo tak zajrzał do kierunku. Ten duch tam w ciemności stoi i patrzy, co on robi, nie? No dobra, a jesteście tak teraz tutaj, byście wcisnęli W czy S? Patrz, nie ma jednej tej, widzisz? No. Ja bym wcisnął S. A ty Nextis? No S. No ja W wcisnął. No co za sierota, ja nie mam. Nie wiem, dlaczego on tu spadł. Ale jest woda. No nie ma powrotu. No. Niedobrze. Boże, ten smród. Pewnie w tej toalecie wyjdziemy. Woda jest ohydna. To nie pij jej. Nie ma nic na boki? Spoko, zaraz się będziemy rozglądać. Chcę wejść do światła. A, jest coś.
Ta skrzynka jest bardzo zardzewiała. Nie otworzę jej tak łatwo. Na spodzie jest coś napisane. Madison. Madison, 1, 2, 3, 4. A tam było 5, 6, 7. Tak. Tamta była słoneczna taka, nie? Tak. Tak. Mówi, że na razie jej nie otworzy. Jakieś zdjęcie w nicość może teraz? Tak wygląda nicość? No huczy tu strasznie, ja bym tu nie wchodził. Dobra, mam się tutaj rozejrzeć naokoło. Zdjęcie ja zrobić? Się boję. Tak. Ale zdjęcie czego tu zrobić? No wprost. Ale patrz, nie wyjdziesz stąd, już drzwi są zamknięte, nie? Czy nie? Są taśmy na drzwiach. To ja tam pod... Coś tam mruga. Tam się świeci. Aha. Tu pewnie będziesz uciekał przed tym. Przed chwilą tego nie było. Policjant Russell? To ten, co zastał tą morderczynię i ją zastrzelił, nie? Tak. W brzuch. I ona tam... W ogóle jakieś numery są na tej krótkofalówce, nie wiem, czy widzisz po lewej stronie. To raczej takie. Możesz użyć to jakoś? Mruga z różną częstotliwością. Widzicie? Tak, tak, to musisz iść na wprost. Ale to jest krótkofalówka, czy co to jest? Taka policyjna krótkofalówka. Ta smuga z bardzo dużą częstotliwością, praktycznie się świeci. To gdzieś tutaj. Co? Teraz tutaj, nie. Czekaj. No tu nie mruga. Tutaj mruga tak za wolno. Szybko mruga. Coś tam było. Lewo. Może zdjęcie? Jezus Maryjo. Kto to? Zaraz zobaczymy, kto to. Ja nie chcę. O, chyba nie zobaczymy zdjęć. To takie są rzeczy. Dobra, spróbujmy jeszcze raz tak samo. Ja go zaraz namierzę tu. O, to żeby zaraz ciebie nie było. Przestało mrugać. Tu funkcjonariusz Russell, 17 czerwca 87, godzina 5.27. Wchodzę teraz do piwnicy Madison Hale. Widzę, że po środku pomieszczenia znajduje się jakaś studnia. Chyba jest otwarta. Będę dalej badał sprawę i sprawdzę, co jest na dole. Ale ja mam takie pytanie, czy nie uważacie, że to mówi kobieta? No właśnie, też mam takie wrażenie. Boże, z dołu dochodzi okropny smród. O Boże, chyba nie wytrzymam. No może detektyw Russell była kobietą, czy tam jest, co najgorsze, nic nie widzę. Bo tam jakie było imię tego detektywa, czy tej detektyw? Nie no, jest znalazłem zaginione osoby. O kurde. Oni są wszyscy okaleczeni. Jakieś duże te części, nie? Nogi, ramiona są dosłownie wszędzie. Nie wiem, nie widzę Madison, chyba jej tu nie ma. Muszę się stąd wydostać. Nie wiem, czy za głośno ta grania jest, ale to tak tylko wtedy, jak coś mówią. Co to było? Chyba nie jestem sam. Na pewno ktoś tu jest. Where? Czyli to jednak on. No on, ta, no chyba, że źle przetłumaczyli, ale ten głos to taki, jakby mu jajka ścieli, nie? Co najmniej. To jest zdecydowanie kobiecy głos. Madison? Czy to ty? Nie mogę wyjść poza te... taśmy. Policja! Ukaż się! To rozkaz! Oj.
wyrastają z tych nóg. Stój, ręce do góry. Tak, żebym je widział. Co, robić zdjęcia? Nie wiem. Nie podchodź bliżej, odsuń się. Powiedziałem, odsuń się. Nie, no, taśmy mnie blokują. Może znowu musisz zdjęcie zrobić. Tylko teraz to bym uważał. O, teraz coś tam już w tle widać. Ale musisz zrobić tam, typu, gdzie mryka. No, wiem, uważaj. Tak sprawdzałem. I teraz tak po fakcie to, żeby ci nie zaczął tutaj. Bronić. Jesus. To nie może być prawdziwe. Więc ten pieprzony aparat należał do tej kobiety. Dlaczego to się dzieje? Muszę się wydostać. Dobra, jest luzik już. Płynie. Jest ciemno. Porwał mnie? Czyli jakby podłączenie, ten dom był podłączony z tą Melison? Domem? Gdzie ja jestem? Nie wiadomo. Co to za miejsce? Ta kobieta. Czy to możliwe, że ona jeszcze żyje? Dobra, to był chyba po prostu ciąg dalszy. Nic mnie nie złapało. Na pewno tu. Może zdjęcia najpierw, są zdjęcia na podłodze, może któreś drzwi będą jakoś oznakowane, wiesz? Dobra. A jeśli nie, to zrób najpierw zdjęcie tam, gdzie otworzyłeś, zanim wyjdziesz tam. Tu? No, zrób tam zdjęcie. No. Tu jest jakoś coś tam widać. Mimo wszystko ja bym porobił wszystkim otwartym zdjęciem zdjęcia, bo masz, ewidentnie masz zdjęcia na podłodze. A to oznacza, że... Może się jakieś wyróżniają. Tu niby więcej trochę, ja wiem. Dobra, już skoro zacząłem otwierać... Jakaś kombinacja chyba jest, albo... Nie, teraz zamknięte są wszystkie. Ej, zobaczmy. Nope. Dobra, któreś muszą być otwierable chyba, co? Zamknięte. A do góry nie ma nic? Lampka jest. Lampka, ale to... Dobra, jakieś tu się muszą wyruszyć. A gdzie karaluchy idą? Karaluchy wszędzie idą. Aha. Tu jest jakoś tak więcej zdjęć, no nie wiem, może tu zrobię. Zdjęcia i obejmij dwa na raz nawet. Nope. Ale ta lampa się rusza. Ta lampa się właśnie rusza, nie możesz jej puknąć? Zaraz sprawdzę. Albo zobaczyć, w którą stronę się rusza. Patrz, jak się zaczęła ruszać. Czy ona się po prostu mocno chwieje. Nie mogę jej... I teraz które zdjęcia, które drzwi zrobiłeś? Co ja wiem? Dobra, robimy zdjęcia wszystkich drzwi. Nie, no to... Znaczy są zdjęcia niby, no taka sugestia, jakby zdjęcia trzeba było robić. Trochę to zajmie. Ale... No trudno, no nie mamy powiedzieć. Nie mam innego pomysłu, to kombinujcie. A klucz może... ten z J? Nie można jakiegoś użyć klucza? Ale on nie może użyć klucza. Nie, bo wszędzie kłódki są. Ale zwróćcie uwagę, że nam się ręce umyły. No tak.
A weź ten, przejrzyj te zdjęcia, co tam robiliśmy wcześniej. No już czekaj, bo zacząłem tutaj te zdjęcia robić. Nie, to wszystko wygląda na razie tak samo. Ile już ich zrobiłem? Nie, tutaj o coś innego pewnie chodzi. To by było jakoś oznaczone, myślę. Jeszcze jedno zdjęcie. Jeszcze jedno? Dobra. Jeszcze tutaj, no. To jest ostatnie chyba. Nie, jeszcze jedno, Procek, bo tam z tamtego ostatniego... Ale teraz to nie wiem, które. Z tego, na którą teraz patrzysz, zrób jeszcze to. To na pewno? Dobra. Tak, na 100%. Ten jak wiedział! Wiesz dlaczego? Bo stamtąd wychodziły karaluchy. Mówiłem, karaluchy. Ja chciałem ci na początku powiedzieć, że powinieneś pójść w lewo, ale już to nie będę kombinował. No dobra, ale nie, bo jak Nextis powiedział, to ja myślałem, że on się pyta, gdzie one idą, w sensie, do których one drzwi. One stąd wychodziły cały czas. Aj. Mamy to, mamy to. Mamy to. Osiągnięcie. Welcome back. Welcome back, osiągnięcie. A wróciłem tu, no dobra. Wróciliśmy. Te dźwięki mi się nie podobają. No. To dziadek tu zajrzał. Gonimy. Moja głowa. Nie, no ten zaraz tu przytomność mi straci jeszcze. Boli. Czy to strych? Nie, to jest piwnica. Ale on narysował znowu. Tu lepiej wszystko widać, dobra. Wrócę się na chwilkę, może coś się zmieniło. W ogóle jakaś linia na podłodze jest taka... Kable. Ale ten kabel też nie ciągle... Zdjęcie masz na górze czerwone. Czerwone zdjęcie na górze. Odwróć. W drugą stronę. Ten jak wypatrzył. Faktycznie jest, no. Ej, chwila, bo aparatu coś nie mam. A jest to. A, mamy je. Mamy je. Dobrze. Hans dobrze kombinuje. Trzy zdjęcia. Weź tak na zewnątrz i ten notatnik przejrzyj. Notatnik, proszę cię bardzo. Szukamy notatnika. Mamy 8 na 10 przedmiotów, jakby co. Notatnik, wejdź w internet. Drabina. Czyli musimy znaleźć ten. Potrzebujemy do otwarcia, tak, no. Pamiętam, no było to wejście do góry. Jeszcze przejrzyj zdjęcie, jak możesz. Te, co narobiliśmy tam. Zdjęcie. Na dole. Zdjęć to chyba jest... No to trochę to zajmie. Które? Nie. Może czekaj, usunę te zbędne, co? Na przykład... Aha, patrzcie, na przykład to radzi zostawić, nie? No tak. To można by usunąć, ale... Karteczkę dobra. Zostaw. Aha. To usunę. To też. To są te tego potwora zdjęcia. To są zdjęcia czeluści. Tak, nicości były. A tego nie mogę usunąć, jest ważne. No. Tego też nie. To mogę usunąć. I co już? Znalazłeś, co tam było napisane? Nie wiem, co tam jest. Pierwszy znaczek to było po chińsku sucho, ale... To zostawiamy. Zostaw kratkę. To mogę wywalić. Śmieszne, bo to zdjęcie czerwone się ukazało na tej tam płytce mimo wszystko, nie? Ale go nie, za pierwszym razem nie wzięło. To zostaw. Miałem zostawić. No, to niech sobie będzie. To znamy. No ale dobra, niech będzie. To muszę dziadka mieć zdjęcie. To jest zdjęcie zdjęcia. No. Bardzo ważne. To niech będzie, nawet nie mogę usunąć. Nie. Dobra, zrobiłem porządki ze zdjęciami. Myślę, że zaraz powrót. Ładnie. Teraz okay. Jak się dostać na strych? Musimy się rozejrzeć. Może coś się zmieniło.
tutaj wcześniej patrzyłem, ale to raczej się nic nie zmieniło. To jakieś osiągnięcie mi wpadło, jak to wziąłem. Tam coś leży jeszcze na szafce po lewej stronie, czy ty już to patrzyłeś? Patrzył. Patrzyłem, to było to 6 w prawo, co 6 wypatrzyliście, nie? No. I 5 w lewo. No dobra. Te drzwi? Nie da się. Nie, tu się jeszcze nic nie da zrobić. Boi się. A może telefon ma zasięg już? Zobacz. Telefon? Nie. Nie, nawet clickable już nie jest. No. Kasety żadnej nowej nie mamy. Dobra, trzeba się zastanowić. Wróciliśmy tutaj, no musi być jakiś punkt zaczepienia. Te zegary, ale to nic z tym... A może tą zardzewiałą puszkę możesz otworzyć? Czymś, no, tylko czym? A może tutaj już na spokojnie możesz spróbować, nie wiem. Ale co? No, podniosłeś w wodzie puszkę zardzewiałą. Księżycem. Aha, o tym mówicie. Mamy łopatę. Łopatę mam w ogóle. Czekajcie, co łopatą moglibyśmy? A może tą ubikację możesz łopatą rozwalić te... Nie, no to nie ma łańcuchy. Żadnego. Łopatą te łańcuchy? No może, no nie wiem, no jest coś mocnego. Okej. Okay. A tu może spróbuj też łopatą. Łotek, ale jak płotkiem się nie dało, to łopatą, no może. Nope. Nie. A dobra, to mamy na pewno, tutaj trzeba pamiętać. Dalej mamy kod, tam na początku. Otworzyło cię. Jezus. Muszę kucnąć. Albo od drugiej strony iść. No musisz iść od drugiej strony. No naprawdę ta postać nie umie się schylić w tej grze, nie? No bo on ma problem z kolanami. Jak major. A może on nie ma nóg? Patrzcie. Ale ten dywan tak popatrzyłeś, też mogłoby coś na nim być. Dobra, jak to tędy? Lewo, no. Ta deska tak powinna opaść i go pacnąć w głowę. Tu jeszcze jest zamknięte, ciekawe. A poczekajmy jeszcze raz, niech ta wskazówka, ale... Czy to znowu się tak bardzo gwałtownie ta godzina zmieni? Jakby się 9 ustawiła, ileś tam była, nie? Na tym dziadka zegarki. No ciekawe, no właśnie, to może by się otworzyło wtedy. Dobra, mamy punkt zaczepienia, sprawdźmy to. I wciskam S, tak? Tak. Znowu te świeczki tu jakieś. This is huge. To miejsce jest potężne. Nigdy wcześniej tu nie byłem. Co to znaczy, że miejsce jest potężne? Chciałem o to zapytać. W sensie, że takie duże. O! To jest moja matematyka ze studiów. O, coś jest. Coś jest, przeczytaj. Wiek to tylko liczba. Można do niej dodawać lub odejmować, ale ostatecznie, kiedy nadejdzie czas, i tak umrzesz. Dodawanie i odejmowanie jest oznaczone. Dobra, to może jakaś wskazówka ważna będzie. 10 plus 33 to jest 43. No dobrze, jest porobione. 38 plus 13, 51. Znowu 10 plus 33. 56 minus 33. 20. Ale powiedzmy, że było dobrze. Coś tu skrzypi bardzo, nie? To tam jedno może było źle chyba. 38 minus 5 plus 2. Gdzie? Masz takie 5 plus 38. 25 minus 5. Nie wiem, dobra, nic nie ma. Są zdjęcia tutaj, może... O! Chwila. Trzeba coś tu powiesić. Nie, to są zdjęcia, ja tutaj zrobię zdjęcie. Coś się stało. Czwórka. Dyszka. Czy 10? Aha, 10, dobra, to czwórka rzymska. Dyszka. Jakaś znowu tutaj dziwna będzie sprawa. Tutaj coś jest, muszę to obadać. O. No jest oczko, ale... Łopata?
Łopata, mówisz? Nope. Nie. No nie mamy nic. Nie, chyba nie. Masz znowu numerki po lewo. Znowu zegar. Znowu ten zegar, ale to... Ale to wygląda jakby... A spróbuj użyć tego zegara dziadka na tym. Mamy takie te i to jakby tak miało pasować. Ale zegar dziadka masz czy nie masz? Wziąłeś ten zegar dziadka ze sobą? Nie, jego nie można było wziąć. To tylko było do podejrzenia. O, na pewno? Tak. Pamiętam. Dobra, to będzie jakaś zagadka dziwna z liczbami. Patrzcie, 38 to jest 38 plus 13. Tam było 10, są jakieś dziesiątki? Jest, 10 plus 33 na przykład. Przestało skrzypieć. Tam jest jakieś zdjęcie. Nie patrz tam. 43. I Karol chodzi. Wiecie co, ja to sobie będę zapisywał. 43 tutaj mamy jakieś na ścianie. Tam mieliśmy 10, tak? Tak. I? 38. Ile? 38. 38. Bo już wyczuwam jakieś dziwne motywy. Tu jeszcze nie masz jednego? Zdejmij ten obraz i zrób zdjęcie. 5 years old. 5 lat. Albert Maxwell. A mogę to wziąć? A to jest Albert? Ale patrzcie, są różne te... Tak, zapytania. No, ale chodziło mi o to, że tu jest powiedzmy sześciokąt, nie? Może liczba kątów ma jeszcze znaczenie. Albo będzie trzeba wybrać konkretny obraz. 13. Może też sobie to zaznacz, że te kąty. Dobra, 13 to jest taki sześciokąt, zapiszę to sobie. No tak, zdjęcia będziesz mógł podejrzeć, bo wszystkie masz zrobione. No, jasne. Jeszcze jeden po prawo, chyba tam nie. Jest na tym... A, tu jeszcze jest, zgadza się. Tam masz świeczkę jakąś. Świeczkę? Nie świetno, na tym kołku. Kształt tego portretu. Tak, kształty będą ważne. Jest dość dziwny, znaczy jest zwykły, ale... Znowu liczba. 56 lat. Giovanna jakaś Maxwell, zapiszę to też. A chwila, to ja mam wszystko zapisywać? 56... Kwadrat. Kwadrat. Może zrobisz ten wiek minus albo dodać to, co było tam na... Tak, tak, tam było dodawane. Za obrazem. I te obrazy dopasujesz. Dobra, robię zdjęcie. Dwadzieścia pięć kwadrat. Dobra, 25 kwadrat, 13 było w sześciokącie. Tu masz na górze taki świecznik, no. Coś to jest? Klucz, to jest klucz. Kluczyk. Sercem. Serduszkiem. Za dużo niosę. Odblokowano osiągnięcie. Fully loaded. Aha, no to teraz to dużo masz. Czy nie, no mogę te... A ja mogę te obrazy zawieszać? Powiem tak, klucz z sercem kojarzy mi się z tym pokojem, gdzie dziadek z babką stoi na zdjęciu na przykład. O, widzisz. Tu było ile? Bo to w kółku. To było 10, tak? 10. To było kółko, czyli to 38 to było... Aha, w kwadracie takim niepochylonym. Zapisałem. Czy ja mogę wieszać obrazy? Ale te wszystkie liczby chyba są tu wypisane, nie? 10, 30. Patrzcie, pasuje kształtem, nie? I dobra, to na razie to zostawię, weźmiemy ten klucz, sprawdzimy tak jak Hans mówi. A tego tego powiesimy na razie tu, bo to tak ładnie pasuje. Ile on tam miał na odwrocie tych lat? 5. A to było 38. Właśnie, mogę też zapisać, że kwadratowy obraz ma 5, a ona miała ile? 56, mam zapisane. 56. Tylko zapiszę to, że to jest przy tym kształcie. Dobra, coś mamy już. Nie ma tu więcej obrazów? Zaraz będziemy szukać, tylko tak. Możemy na pewno wziąć to i jeszcze mam jeden slocik na obraz. Rozglądaj się za... Tutaj coś. To by się łom przydał, ale przecież mógłby ten młotek potraktować.
A może słaby ten młotek. No młotek nie działa. Łopata nie działa, no nic innego to raczej nie wyjdzie. A nie ma gdzieś jakiejś czerwonej karteczki nigdzie? Rokami? 43. Czerwonej karteczki? Aha, do kolekcji, tak? Tak. Nie widzę. Mogę tak podchodzić blisko czasami do tych cieni. To może się ujawni jakaś czerwona karteczka. Zdejmij, coś tu będzie. Dobra. Mówisz, Hans, żeby iść gdzie? Tam ty były te drzwi i portret dziadka i babci widział i tam może klucz serca. Nexis, gdzie to było? No idź na dół. Ej. No w prawo. 43-letnia kobieta została zabita. Została zabita przez policjanta. Cicho. 43 było napisane za tą... Tak. Tak, tak było. Tak, mam zanotowane. Nie. Idź tam, może zdejmiesz ten w ogóle portret babci i dziadka z tych drzwi. Na prawo idź, tu i po lewo. No koło by się przydało, weź to zdjęcie. Pasuje. Działa. Aha, gadłem. Jakie zdjęcie wziąć? A nie, to co na drzwiach było, ale chyba nie możesz. Bo tam do koła pasuje, ale nie. Aha, no właśnie. A myślisz, że te zdjęcia będą zupełnie gdzie indziej? Ja myślałem, że tam coś z tą deską trzeba będzie jednak zrobić. Dobra, jest. Ile tej Madison tu jest? Co za syf? Klucz do drzwi powinien gdzieś tu być. Do których drzwi? Do drzwi. On coś wie. Wszędzie są leki. Patrz, ile na ścianie jest zdjęć. O, tu nie ma. Pamiętacie, w The Visage była dziurka w ścianie gdzieś taka. Tak. Ale to tutaj chyba nie będzie. Dobra, pomału. Musimy to wszystko przejrzeć. Już szukam. Podejdę w ten cień. Jest. Właśnie. Dzień dobry. Ciekawe mnie, co on powiedział, że klucz powinien tu być, ale jak? Znaczy tak, na pewno jeszcze nie mamy klucza do dolnej części tych drzwi, tam gdzie ten trójkąt był, nie? Może o te drzwi mu chodzi. Coś znalazłem. Pamiętnik babci. O, czegoś się dowiemy. 22 marca 1972 roku. Mówią, że prowadzenie pamiętnika jest dobre dla umysłu. No cóż, zobaczymy, jak to będzie w moim przypadku. Tydzień później. Dziś poszliśmy na wyprzedaż garażową niedaleko centrum. Znalazłam książkę z bardzo dobrymi przepisami. Johnny też wrócił zadowolony z jakąś książką. Był nią bardzo podekscytowany. To był naprawdę dobry dzień. 3 dni później obudziłam się w środku nocy. Znowu przysięgam, że ktoś wpatrywał się we mnie z kąta pokoju. 3 kwietnia. Dzisiaj znalazłam całą moją biżuterię porozrzucaną po pokoju, a obrączkę w zlewie kuchennym. Zapytałam Johniego, czego szukał, ale on przysięgał, że niczego nie dotykał. Po raz kolejny musieliśmy przynieść Johniego do naszego łóżka. Książka, którą mu kupiliśmy, wywołuje u niego same koszmary. Przyznajemy, że jest trochę przerażająca. Cała moja biżuteria znowu została porozrzucana. Nie mogę znaleźć mojej obrączki ślubnej. To był najsłodszy prezent, jaki Albert mi podarował. Ale dzisiaj Johniego nie było w domu. Czasami mam wrażenie, że w domu jest ktoś jeszcze, kto obserwuje każdy mój krok. Albert mówi, żebym się tym nie martwiła. Pewnie myśli, że zaczynam wariować. Co za szczęście, znalazłam obrączkę w pokoju Johniego. Naprawdę nie wiem, co o tym myśleć. Wczorajszej nocy nie udało mi się zasnąć. Nie mogłam wyrzucić z głowy tej głupiej opowieści o bezokim potworze. Nie wiem, dlaczego kupiliśmy mu tę paskudną książkę. Długo nie pisałam.
Prawie miesiąc. Długo nie pisałam, od tygodnia chodzę do lekarza do lekarza. Coś jest nie tak z moimi oczami, ale lekarze nie wiedzą, co się dzieje. Z każdym dniem mój wzrok staje się coraz bardziej zamazany i bardzo mnie to boli. Boże, lekarze twierdzą, że w ostatnich tygodniach straciłam ponad 40% wzroku. Trudno mi czytać, pisać, oglądać telewizję, a nawet myśleć o innych rzeczach. Źrenice jakby wymazują mi się z oczu. A to dlatego na tych obrazach ona taka bezźrenicowa tak, jest, nie? Jestem zmęczona przyjmowaniem leków. Nic nie pomaga. Nie mogę już znieść tego bólu. Dlaczego tak się ze mną dzieje? Trudno jest mi poruszać się po domu z takim wzrokiem. Nie mogę już znieść tego bólu. Boże, pomóż mi, proszę. Bardzo się boję. Wiem, że ktoś jest w domu, ale nikt mi nie wierzy. Wiem, że to prawda, chociaż tego nie widzę, czuję jego obecność. Ktoś mieszka wśród nas. Wiem, że ktoś jest w domu. Przez całą noc słyszałam hałasy. Jestem pewna, że słyszałam czyjś oddech, kiedy próbowałam nalać sobie szklankę wody. Straciłam ponad 80% wzroku. Lekarze twierdzą, że nie widzą już żadnego rozwiązania. Nie chcę już być sama w domu. Nie czuję się tu bezpiecznie. Patrzcie, że coraz ciężej jej pisać, nie? Zmienia się ta czcionka. Widać? Zmienia się, no. O, to już w ogóle. Łopanie, to już strasznie. Moja obrączka znowu jest nie na swoim miejscu, ale to nie ma znaczenia. Nikt nie będzie mógł jej teraz znaleźć. Po prostu ją schowałam. Okej, czyli te leki wszystkie, to albo przeciwbólowe, albo na wzrok. Ale wiemy, że to już jest... Nasza babcia jest na obrazku, nie? Na obrazach. Raczej przeciwbólowe. Ale dużo tych obrazów, nie? Tu jest cień, trzeba zobaczyć, czy nie ma karteczki. A, to coś jest tam, coś kaseta, jest kaseta, kaseta, kaseta. To jest tam lek. To jest lek. Zlek. Ale jest znowu ten twój koteł. Koteł mu jest, no. Ale tym razem bez znaczka, zwróćcie uwagę. Nie, nie, ma tam chyba, tylko że słabo widać. Przy łapce ma tam, wiesz. Musisz zrobić zdjęcie każdego kotka. No, w sumie. Może tak trzeba. Na pewno jest osiągnięcie za to. No jest. Mamy kotka. No dobra. Wiedziałem, że to jest kaseta, to jest lek. Dlaczego je wszystkie przechowywał? Babcia zmarła dawno temu. I ciągle coś skrzypi, nie? No dobra, coś... On mówił, że tu klucz gdzieś musi być. Znowu są zdjęcia, zaraz będziemy fotografować. Może w tej szafie coś będzie? O, zamknięte. Może łopatą trzeba... O, podważyć. Była taka chora. Coś tam jest zaznaczone na... 26 czerwca 72 roku. Elizabeth Maxwell. Badanie okulistyczne. Diagnoza zaćma. Dziwny typ zaćmy. Obie gałki oczne stają się całkowicie białe. Pacjentka stopniowo traci wzrok w niewielkich odstępach czasu. Uszkodzenia oczu w procentach. Prawe oko 95, lewe oko 87%. Nie jesteśmy w stanie określić ani zapewnić, co dzieje się z oczami pacjenta. Proszę kontynuować podawanie dotychczasowych leków, dopóki nie znajdziemy odpowiedniego sposobu leczenia. Kolejna wizyta za miesiąc. W dewizy czy to można by te lampki sobie włączyć? Może trzeba te liczby zapamiętać, 97 i 85? Ile tu zdjęć jest w tej Dobrze, szansie. Hans, zapamiętuj wszystkie liczby. No. Przeświocza. Co to jest? Znaczy takie slajdy, nie? Takie przeświocza, a tego nie można brać. Zobacz, co tam jest. Tam a nie, wziąłem, a czemu on to odłożył przed... Co mam zobaczyć? Już nic. No dobra, ale on coś mówił o kluczu. Potrzebuję klucza. O, coś tam jest. Odwróć się. No, za tą ścianką u góry, popatrz. To jest jakieś przejście. No, ale patrzcie, to jest taki jakby to tak. Można było przesunąć. Przesunąć to można, no. Da fuk. Widzisz? Uwaga, robię zdjęcie.
uśmiech, proszę pani. Odblokowane osiągnięcie. Say cheese. A powiedziałem, że proszę się uśmiechnąć, nie? Jaki numer. A może to taka gra jest, że jak gracz tak powie, to wtedy tak się dzieje. Nie? Ona teraz uśmiechnięta będzie. O nie. Uśmiechnięta powinna być. To widać, jest coś za tym. Dobra, jak się tu dostać? Nextis. Popchaj. Nie ma żadnego interaktywnego znacznika, żeby łopatą podważyć. No to za te drzwi idź tam po lewo. Dobra, tu coś będzie na bank. Chyba, że za szafą jest przecież przejście. Było, no. Czekaj, tam coś było też. Tam mignęło, no. Tak, od chyba. Boku. Nie. Nie. A nie, mi się wydawało. Mi też. A dobra, tutaj to przypomina... Mamy takie kółko. Mamy takie kółko. Ona coś tam mówiła, że obrączkę znalazła w umywalce raz, nie? Tak mi się to skojarzyło. Nie może wsadzić. Możesz to wziąć. Neptun i Uran. No ktoś wszedł do pokoju. No Uran i Neptun są podobne kolorystycznie, faktycznie. Jesteśmy w łazience, jak się... Neptun jest trochę ciemniejszy. Obstawiam, że ten z prawej to Neptun. Ale weź to. Ale... I teraz trzeba tu zamontować. Są takie kółeczka. To jest... A, czekajcie, to są... W kolejności planety może. Tak. To na przykład wygląda jak Ziemia, nie? Ziemia, tak. Dobra, czekajcie, czyli tak. Uran, Neptun. Zakładamy, że to jest Ziemia. Merkury, Wenus, Ziemia, tak. Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. Czyli tu by było to. I musisz teraz obrócić, tak, żeby było dobrze. Ciemniejszy mi się wydaje, że Uran... Że chyba Neptun jest ciemniejszy. Ja bym to obrócił chyba faktycznie. No, okay. I mieliśmy jeszcze które? Jowisz i... Tak. A, i Mars, tak? Jowisz tak i Mars, czyli musi być w środku. Tak jest. Ale nam Ziemia, czyli to musi być przekręcone, tak. Czyli Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn się zgadza nawet wyglądem, Uran, Neptun, czyli brakuje Merkury, Wenus. No i teraz weź to znajdź, nie? To przecież to trzeba... A to może jak to rozpracujemy, to się tak, otworzy. Może otworzy, no. Dobrze. Ale on coś tu mówił o kluczu. No to klucz może będzie tam w tej skrytce. Coś tam słychać cały czas. Coś tu chodzi cały czas, dlatego ta babka mówiła, że... Może teraz coś tu znowu będzie. Nie, to był ten pamiętnik tylko. Jeszcze ten strych zostaje, nie? No właśnie, ale tam... To? Dziwne dźwięki. To sprawdzałem, tu osiągnięcie dostałem. Jak ale to... coś gra, nie, coś gra. Słyszysz te dźwięki? No słyszę. Oddali... Nie w tą stronę. W drugą stronę, w prawo. Okej. Coś gra. Gramofon przecież był. No, był. Gramofon był, nie działał. Kasety nowej żadnej nie mamy, nie? Nie, a może już działa ten gramofon? Może idźmy tam zobaczyć, co się tam dzieje. No dobra, a gdzie był gramofon? Musisz mnie teraz poinstruować. Ja się boję tu patrzeć, ale idź w lewo teraz. W lewo, no. Ja bym próbował jeszcze, jak tu przyszliśmy, zdjąć obraz dziadka ze ściany, może się przyda. A może on tam będzie na strych? Obraz dziadka był okrągły, nie? Był okrągły. Okrągły to mieliśmy już tam chyba, nie? Czy nie? Nie. A nie. No dobra. A nie, to nie jest okrągłe, to jest takie eliptyczne. Nie można tego już zdjąć. Gdzie był gramofon? O, tu na prawo. No. Ale to nie był gramofon. O! Ale coś tam... Znaczy to się wcześniej też tak kręciło, ale... Ale coś tam grało, nie? Ale mi się wydaje, że to nie brzmiało gramofon, tylko jakieś radio. Jakieś takie stare radio. Pamiętajcie, że tu ciągle mamy jeszcze tę kłódkę, nie? Właśnie. Nie mam jakichś nowych... różnych numerków, to tutaj jest od groma. Tu też nic. No, to się ruszyło na górze. Brakuje jeszcze nie, tutaj, nie, dobra. A te slajdy to do czego byśmy użyli? To trzeba mieć jakiś taki rzutnik, nie?
Rzutnik. Niczego takiego chyba nie było. Nie, tutaj mi się nie wydaje. Ewentualnie były też swojego czasu takie małe kamerki, że można było wsadzać ten i widziałeś przez ten. A jeszcze w każdym zegarze można coś zrobić, nie? Dobra. A tutaj... jesteś obok sejfu, może zostaw sobie to skrzynkę ze słoneczkiem. No. W lewo wracę. Wróć, gdzie ty idziesz? No ja nie wiem, to ty się orientujesz, gdzie jest sejf. No to tutaj jest sejf. Wiesz, że to twoja funkcja. Dobra, odłóż, tak? Odłóż, co tu możesz odłożyć? Myślę, że to pudełko, no. Tak, te skrzynki byś odłożył. Skrzynki odłożyć? Tak. To dwie odłożę. Odblokowane osiągnięcie Extra Pockets. Łopatę lepiej zostawić, nie? Czyliście tam tak, jak odkładałeś tą drugą skrzynkę, to jakby coś chlupnęło, jakby wpadało. Tak, też właśnie tak słyszałem, coś tam. Może to krew. Gdzie idziemy? No właśnie, nie mam pomysłu, gdzie iść. Dobra, spokojnie. Zostaje nam strych, zostaje nam tu kłódka, zostaje nam kot w pokoju z gramofonem. Zegary, ale to w ogóle się, tutaj w ogóle tego nie można ruszyć. W każdym zegarze jest takie clickable. Ja bym poszedł jeszcze raz do tego głównego pokoju z telewizorem, bo mi się wydaje, że stamtąd dobiega muzyka. Tędy nie przejdzie. Właśnie, może podejść do tego? A jeszcze pamiętajcie, że to jest. No to tak, mówiłem, że tutaj jest właśnie zamknięte. A, to mówiłeś, dobra. I jeszcze kibel jest. Kibel jeszcze był. O, muzyka gra. Co? Z lodówki. Z lodówki. Jakie tu są fajne te oczka na lodówce. Ja wiem, właśnie zwracałem na nie uwagę wcześniej, ale... No nie, idź tam do tego telewizora. To nie ten. Tędy nie przejdziemy nawet. Naokoło musisz. Do telewizora, tak? Proszę pamiętajmy, bardzo. Jak kiedyś nadarza się okazja do uciekania, żebyśmy tędy nie uciekali. Bo tam nie ładno. Ja tu w ogóle nic mnie nie goni przecież. Ten telefon ciągle nie działa, to już sprawdzałem, nie? Gdzie był telewizor Nexis? No na lewo, wróć. Na lewo, dobrze. Wrogowie. Jeden obrazek w ogóle jest na dole, on tutaj był? Tak, był. Był, tak? Już nie. Prosto i w lewo. I w lewo. Oj? Ja właśnie. Piosenka! Matka Boska zniknęła. Matka Boska, ona zniknęła. Drzwi się otworzyły po prawej stronie. Dobra, mamy punkt zaczepienia, tylko czekajcie, tu gdzie ona zniknęła. Ja może jest boję. Czerwona karteczka. Wiecie, to trzeba sprawdzać, nie? Zdjęcie zrób. Zdjęcie może się oświetli. A tak z dalsza. A tu taka Matka Boska na zdjęciu, nie? To by było straszne. To by było fajne. Ja mam jeszcze taką jedną prośbę, żeby poszedł ten zegarek dziadka, bo tu gdzieś leżał, nie? Zegar dziadka tutaj był. No proszę cię bardzo, ale to ja go nie mogłem na bank podnieść. Zobacz tylko. Open now. There's definitely someone. Nie mogę go podnieść. 9 godzina na Niemiec. Telefon dzwoni, kanał jest w kuchni. Tak. O, przestał dzwonić, zdążyłeś odebrać. Te dźwięki to trzeba olewać, to są takie pseudostraszaki tylko, ale to nic nie znaczy. O! Kaseta! Dawaj z powrotem, od razu idziemy słuchać. Tak, to trzeba wszystko przesłuchać. Ale mówił, że ktoś tu jest na pewno. No. Tu jest takie radio, to grało. A mamy zdjęcie tego kociaka, tego tu? Tak, mamy, no przecież to jest ten główny. A nie usunąłeś go? Nie. Nie, no gdzie ja bym zdjęcie kociaka usunął? Gdzie był magnetofon? Tu. Lewo. No naokoło musisz przejść. Prawo. Prawo. Ale straszna ta muzyka, nie podoba mi się. Mi się też nie podoba. Fajna muzyka. Jest taka dosyć... I tu. Dobra, uwaga. No dobra, to trzeba wziąć. Teraz które? To była jedynka, to już przesłuchaliśmy. A tu będzie który numerek? Obydwa. Dwójeczka. Bycie opętanym przez niegodziwą istotę oznacza utratę kontroli nad ciałem, umysłem i duszą. To jednak często nie wystarcza. Ta istota pragnie czegoś więcej.
Sytuacja żywiciela znacznie się pogarsza. W takich przypadkach opętanie jest jedynie pierwszym krokiem w planach demonów. Mówi się, że są takie, które powracają do naszego świata, chcąc rozwiązać niedokończone sprawy ze swojego śmiertelnego życia. Ofiary tych niegodziwych opętań są poddawane pewnego rodzaju odejściu, postróży astralnej, przemieszczania, z braku lepszego słowa. Te złośliwe istoty zmuszają żywiciela do przeżycia chwili, które nie powinny być możliwe w innym miejscu i czasie, być może nawet w zupełnie innym wymiarze. To szaleństwo. Nie wiadomo, czy te przemieszczenia występują wewnątrz umysłu, czy też żywiciel jest fizycznie przenoszony do jakiejś alternatywnej rzeczywistości. Mam nadzieję, że te głosy mnie nie zagłuszają, jak on tam mówi. Dosyć głośno to słychać, ale jakbym przyciszył, bo tutaj można tylko całą grę przyciszyć, nie? Nie można no, nie tak sobie selektywnie robić. Mi się wydaje, że jest w porządku. Staram się głośno to czytać później, ale... momencik. Nie wiem, czy jest sens, żebym ja te kasety w ogóle nosił ze sobą. Też chyba w sejfie bym je zostawiał, nie? Oddaj, no jak jesteś w miarę... No to wezmę, bo w końcu trafimy pewnie na kolejną. I teraz gdzie jest sejf? Proszę mnie instruować. Prosto w prawo. Ja bym spróbował w tym, nie w sejfie, odłożyć te może kasety, tylko do tego pudełeczka. Pod sejfem. Na tym pudełeczku nie było możliwości. Nie było? Nie. Jak ja tutaj trafiłem, patrz. No to jesteś taki dzielny. Jaki ja jestem dzielny. Dobra. Nie, no. Odłóż. No i chyba tyle. Mamy 6 na 10, jest dużo miejsca, nie? Mhm. Dobra, czyli mamy tam te nowe drzwi, idziemy tam zobaczyć. Dziadek nie pokazuje nic nowego? Tu nie. Jakie nowe drzwi? No te nowe drzwi tam przy radiu, co były. Tylko tam, gdzie... A, to prosto, tu. Wróć. W lewo. Za 2 metry skręć w lewo. Właśnie, w lewo. już wiem. Kurde, to mnie cały czas jakoś tak nurtuje. Wróćcie tam, zobacz tam na tą godzinę. Jaka się teraz pojawi? Teraz jest 12 czy nie? Tak, znowu jest 12. Zwróćcie uwagę, że jak... Nie jest 12. No przed 12 jest, nie? No przed, no. No i teraz wskoczy na tą inną godzinę. Zupełnie. O, coś... Dobra, to już nie będziemy tu czekać. Dobra, to idź. Dobra, mamy nowe obszary, skupcie się. Aż to ta muzyka jest. Lakt. Gonimy ją. Może się uda w końcu coś złapać w tej grze. Pokój taty. Wyłączę to, pozwolicie. Więc tak wygląda tata i ja niby, tak? Raczej tak. Tak, tylko nie wiadomo, kiedy to pięknie robione. Chyba, że to jest tata i dziadek. Tak mi się tak wydaje, no bo koperta była z 2017 roku. Dobra. Mamy drzwi, to za chwilkę. Tu już tego nie będę włączał. Karteczek nie ma. Nie możesz jakoś podnieść? Ten fortepian blokuje główne drzwi. Dobra. Ale główne drzwi się z domu? Czy... Chyba tak, no jak główne. Ten cholerny pomnik. Czy ja wariuję? Tutaj przynajmniej kibel odsłonięty, ale to... Spuścić wody? Na górze jest łańcuszek? Nie. Nic nie ma, za drzwiami nie ma karty. A, dzień jest dobry! 5 na 20, to co? Wszystkie trzeba zebrać. 20.
karaluchy chyba po prawej stronie ściany chodziły, nie? Tak. Nie. To, nie, to są takie, nie. Wynocenia? Takie jakieś ryski. Projektor! Jest, projektor! Kasety wideo VHS. Ale spoko. Kasety VHS. Ja takie miałem, jak byłem. Ja też takie miałem. Mały. Króla Lwa na tym oglądałem. Co tam coś stoi? Jakiś szogun. Moment. Ja dalej mam w szafce takie kasety. Ty na pewno nie masz takich kaset. A znajdę i. No w sumie nie wiem, czy patrzcie, tu jest jakieś oczko, ale nie widać. No to przecież masz aparat. No ja mam aparat, patrzcie na to. Tam coś jest. Dziurka. Jakieś dziurka. Ale odpadł to... projektor i będzie widać. No też tak myślę. Aha, dobra, no. A nie idziemy najpierw tam? Nie. Nie, do szoguna nie chcę iść. Ja tam nie chcę iść. Jakiś szogun jest. Slajdy musisz ułożyć pewnie, ale najpierw podejdź tam i zobacz co tam jest. To film będzie w takim razie, bo to jest takie co się obraca, nie? No film ze slajdów to raczej ciężko by było. Znaczy, no, no nie wiem. Dziadek nigdy nie pogodził się z jej śmiercią. I obraz już był. Kolejna data. 68. To jest ta sama, co na zdjęciu od dziadka, więc to był tego samego... To jest babka nasza, nie? Dobra, odpalamy projektor. Znaczy jest odpalony, ale w sensie, że slajdy w łoże. Matka Boska tu stoi. No ona ciągle za mną chodzi, a ja za nią. Ale jakoś nic z tego nie wynika, dobra. Ale sobie pooglądamy. Ja to miałem bajki na takich slajdach, jak byłem mały. I mama mi puszczała. Ja też takie coś miałem. Podchodź bliżej do tych zdjęć. Babcia. Co to? No chyba nie. Tam z tyłu. A co się stanie, jak zrobisz zdjęcie zdjęcia? No, mogę zrobić. A to Konon chyba się kąpie, nie? To jest dziadek siedzi na trawie. Konon się kąpie? Ale ktoś nieumiejętnie robił zdjęcie, dziadka ucieli. Konon się kąpał i poziom wody się niebezpiecznie podniósł. A zwróć uwagę, że tu zdjęcia czas trzeba robić, bo po podłodze chodzą karaluchy i są zdjęcia rozrzucone. No właśnie, no tak. Są zdjęcia, więc coś tu pewnie trzeba będzie. I zrób jeszcze te dwa poprzednie zdjęcia. Tata. No jakiś dzieciok to jest przecież. Matka Boska. Ej, patrzcie, ona tu się pojawiła. Dobra, no robię tak. Zdjęcie. Ja myślałem, że ona na zdjęciu jest przez chwilę. No ja też. Ona z tyłu była. No ale na zdjęciu też. O, znikła. Za to było. Normalnie jest. Motyw z Layersów, nie? A już jej nie ma. Czemu ona była na zdjęciu przy tacie? Ciekawe, co? Ja się boję. No. No pojawiła się akurat przy tym konkretnym zdjęciu, przy tym konkretnym slajdzie, nie? O, znowu była. Ej. Nie, ona się po prostu pojawiła. Te zdjęcia są dość stare. Czemu ona tam jest? Dobra, ona teraz jest. Moment. Zrobiły zdjęcia ostatniego i pierwszego. Dobra. Nie wiem, czy to jest. Jeszcze tego też nie robiliśmy. Dobra, robimy tutaj na pewno. Nie było zdjęcia. Nie. Ale czemu ona? Ona czasem jest po prostu. To coś oznacza. Ona nie ma się jakoś ustawić? O, jakby się ustawiła zamiast dziadka i zasłoniła go? Dobra, odwrócę się. Może teraz będzie, nie? Czekaj, tam się nie pojawiło nowe zdjęcie w rogu? Tam gdzie było tamto? Tam coś jest znowu, nie? Patrz. Gdzie? O, tam jest tam o samo się teraz robi. Ale po lewej stronie jest zdjęcie. Czekaj, coś się dzieje. Dobra, coś się dzieje. Jest. To są te planetki, których nam brakuje. Ale mi ciarki przeszły.
Merkury i Wenus, tak? Uwaga. Merkury i Wenus, tak jest. Ja to chcę wziąć. Dobra, gdzie to było? Nextis. Ale czekajcie, bo musimy jeszcze Szoguna zobaczyć. Ale ja nie chcę go. Ja chcę Szoguna zobaczyć. No to ty sejdź. Nie idź tutaj, nie. Wróćmy się, zróbmy to, co mamy zrobić. A potem zrobię mu zdjęcie. Ja to zegar jest. To jest Szogun. To przecież Szogun był. Patrz. Dobra, to najpierw tam, no niech wam będzie. No idź na w prawo. Przyspieszę troszeczkę. To Szogun mnie ściga. No nie wiem, nie wygadł. Łazienski był, jest. Zdjęcie rób. I uciekaj. Zdjęcie zrób i uciekaj. Powachluje się, bo gorąco. A może tu coś teraz, nie? Nie. Gdzie my chcemy iść? No tam, gdzie te planetki były. Do pokoju, no to po prostu. Konie. Jezus. A tutaj żadnej zjawy nie można złapać w tej grze. W lewo. Lewo. Prawo. Prawo. I w lewo. I lewo. I lewo. No. Chwila prawdy. Ale mi ciarki przychodzą, jak są te event. Uwaga, Merkury, Wenus, czyli trzeba zamienić. Okej. Okay. To może w takim razie ciemniejsze jest. Okej, spróbuję to zamienić. Nie, tak. Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. A może coś już się stało? Ale ten protek słaby z tych planet, no. Znaczy, no nie wiem, może nie trzeba po kolei tego ustawiać. Może jakaś inna jest zależność. Inaczej trochę bez sensu by to było. Może po prostu gdzieś jest jakaś podpowiedź o ułożeniu planet, chociaż... Merkury, Wenus. Na przykład niektórzy twierdzą, że Ziemia jest płaska, no to... Ale czekaj. Ale odwrotnie masz to podpisane, widzisz? No, weź to kliknij. Podgląd zrób po prostu. No. Znaczy tej monetki. Co? Tak, obracasz monetkę. Merkury masz... Merkury masz to niebieskie. No, tak powinno być. A ja zrobiłem odwrotnie? No, pomarańczowe było po prawo. Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn... Nie, no mi się wydaje. Czekaj. Znaczy ja zakładam, że to się powinno otworzyć, tak? Obróć to ostatnie. O! Teraz coś słychać. A, dobra. No proste, no. A to jest one na odwrót były. A mogę to jeszcze wziąć? Nie, chciałem zobaczyć. Nie. Mi się wydaje, że... Neptun taki bardziej mi się zawsze zielonkawy wydawał. Na zdjęciach planet. No ale dobra, no może faktycznie. To mnie tak też zmyliło. No dobra. Jest obraz. Ten sześciokątny do tego pomieszczenia tam na górze. Tak, dawaj młotek. Młotek, myślicie? Tak jest. Możesz odejść teraz, jak to robisz? Nie wiem. Spróbuj użyć młotka i odejść. Ale po co? A tak z ciekawości, czy możesz? No. Wiesz, no to jest horror, tutaj są zjawiska nadprzyrodzone, takie paranormalne, może tak to działa. W ogóle uciec gdzie indziej, ten młotek za tobą wyleciał. Okej. Okay. Powiedział. Szukamy karteczki czerwonej. Czerwonej karteczki, no. Chyba nie ma. Dobra, zapiszę przy sześciokącie. Tam była trzynastka na ścianie, 68. To jest kobieta w ogóle. To jest kobieta? No Filomena jest napisane. Aha, bo tu jest, dobra. Filomena Maxwell, no. Ale wygląda zdecydowanie jak chłop. Patrzcie. Krytka. Chwila, bo nie mogę za bardzo... A, dobra.
Więc dziadek próbował skontaktować się z babcią za pomocą... Czy to krew? Nie można tego wziąć. Nie ma nic takiego. To jest taka znajdźka. Czyli ten dziadek też się bawił w jakieś... Czary. Czary mary. Oj, oj. Dobra, jakaś sugestia. Chodźmy tędy. Ja się boję. Boisz się, że nie złapiemy tej zjawy przez całą grę? No. Słyszysz taki dźwięk dziwny? Słyszę, tak jakby świst gdzieś, jakby przeciąg był. Chyba, że o coś innego ci chodzi. No. No dobra, to, ale to na strych jest. Gwizdy to są po prostu, taka melodyjka. Tak. Może ze strychu? Oj, oj. Matko Boska. Nie no, muszę iść od drugiej strony, to jest chyba sugestia, co? No, chyba tak. Nie, możesz jej zamknąć drzwi przed twarzą? Ale to tak nie można. Ja jako porządny chrześcijanin, katolik, to nie mogę zamykać drzwi Matce Boskiej przed nosem. No bo on by tu ją zablokował, nie? Ja by wtedy... No i koniec. Już nie wyjdzie stamtąd. Zamknę. No cały czas ta szafka. Ja tam wszystko sprawdzałem. Dobra, spróbujmy zajść tam od drugiej strony, ale... Dalej nam brakuje jakiegoś łomu. A telefon? Zobacz teraz telefon. Bo dzwonił wcześniej. Nic. A te gwizdy gdzieś tutaj. Matka Boska jest przed nami. No. Matka Boska, no po prostu drzwi jej zamknąłem, więc przyszła tutaj. O. Aha. Normalnie w Devisage bardzo... byśmy mogli żarówkę podmienić. No. Nie ma jej. Tyś. Tam coś jest. No i to nie jest Matka Boska z talerzem. I uważaj, będziesz uciekał. No tak, chyba ja ty. Mówię. Bo ona już idzie po nas. Ja już nie patrzę nawet. No idzie. Skręcę w lewo. What the fuck is happening? Chowamy się na strychu. Ale to nie wyglądało na babcie chyba, nie? Nie. Ale ten bohater jest tak powolny, że... Znaczy, ja rzadko z shifta korzystam, żeby był klimacik, nie? Tak swoją drogą. Sprawdzałem to? Aha, to sprawdzałem. Dobra. Mamy nowy obraz. To był obraz... Taki tutaj. Tu niby. Tutaj go sobie zawieszę. Mam ale wszystko podpisane, ale brakuje jeszcze. Ale mnie interesuje jedna rzecz. Po co są jakieś numery na tych zdjęciach, skoro wystarczyłoby dopasowywać je pod kątem wzoru? Nie, mi się wydaje, że to jakoś inaczej trzeba będzie poprzestawiać, ale na razie chyba, no nie wiem, no jak nam brakuje wciąż jakiegoś, no to chyba nie ma co tego ruszać. I co, i to tylko po to tu szliśmy? Znaczy ja przede wszystkim uciekałem i chciałem to odwiesić. Mamy jeden slot wolny w plecaku, nie? Przede wszystkim uciekaliśmy. Ale mi ciarki przeszły od samego tego gwizdania, nie? Dobra, tam on może cały czas siedzieć, ostrożnie. Przyznam, że klimacik jest. Uciekł. Kotek cały czas jest, czyli wszystko w porządku. Zobacz na drzwi, która godzina jest. Może coś się zmieniło? Drzwi... są. Jak zwykle ta sama godzina. Możemy poczekać, bo to już dochodzi tutaj. O, teraz tak normalnie. Tylko minutę przeszło, no. Teraz prawidłowo. Ej, może tu czas się zaczyna stabilizować. Dobra. Czemu ten gwizd mnie tutaj przyprowadził? Po to, bo żebym te zjawy zobaczył. I co dalej? Może gdzieś za tą zjawą mamy iść jednak. Może niepotrzebnie uciekałem. Do szoguna chodź. Do szoguna. Właśnie, gdzie był szogun, Nextis? O... No idź dalej. Nie wiem, gdzie jesteś. Tu, w prawo, no. W prawo i tam do końca.
kiblu nic się nie pojawiło? Bo tam wcześniej to światło mrugało. No tak zajrzałem na chwilę, ale tutaj nie ma, zobacz. Chce do siku może? Byś tu był i mu przerwałeś, no. Idziemy do Szoguna, tam się wszystko wyjaśni. Nie było... A, nie właśnie. Myślałem, że kaseta leży na podłodze, ale to nie. Aha, są drzwi. Nie wiem, te zegary, to jest... To też coś z tym uwagę, będzie. Że ten zegar jest jakoś zamocowany. Ten zegar ma w ogóle takie... Jakby on był zablokowany, widzisz, od spodu? Nie wiem. Nie wiem. Zajrzę tu. Matko Boska. Biuro dziadka. Mamy coś nowego. Matka Boska z talerzem. Matka Boska talerzna. Safe. I dziennik. Jeśli szukasz kombinacji, wiesz, gdzie ją znaleźć. Dziesiątka jest. Albo chodzi o zegar. Ale kombinacji do czego? No do sejfu, to jest sejf, zobacz. Aha, dobra. Zobacz, to jest Nexus Safe, widzisz? A dobra, tam była coś, szóstka w prawo wtedy, tak? Piątka w lewo. Czekaj, obróć. A, dobra, moment. To najpierw dziesiątka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć w prawo, pięć w lewo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i dziesięć w prawo? Nie, no to nie wiem. No tam jakaś dziesiątka była, próbuj, nie? No spróbuj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie. Mogę zacząć od dziesiątki, ale to takie... Nie, to za mało. Nie, chyba. Chyba. Jakiś przekombinować zegar... chcę. O, jest nowy obraz. Jest, mamy wszystkie. Jest. Tak jest, 33, moment, muszę zapisać. Mieliśmy dychę przy okrągłym tam, a tu jest 33. Pascal, tak? Ale chwila, to muszę wziąć. Jeszcze jeden safe jest. Jeszcze jeden safe. Może tu jest 105 coś tam. Tak, dobra. 6 w prawo, 5 w lewo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I co, 10? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie. Są różne kody, różne sejfy, weź to. Kodów tu sporo jest. Ja coś zaraz tu, znajdę. Joseph Abraham Lake Store. Czytam z kart runicznych, kart Tarota i nawiązuję kontakt z bliskimi ze świata duchów. Kierunek, wyjaśnienie, wskazówki i wyniki poprzez Tarota i runy kontakt. Ten kontakt jest jakiś podejrzany, nie? Taki długi, no nie? Ale to na sejfie tego nie zaznaczysz. Nie, nie, no na sejfie nie. 512 w prawo? To w sobie jest to samo, tak kręć. No próbuj. Jesus. A, dobra, czyli jesteśmy we właściwym miejscu, bo drzwi się... Obrazek babci jest na tym, na kartce. Ten, który znalazłeś, to takie zdjęcie, medalik. Nie, na tablicy korkowej wisi. No, no, właśnie widziałem tam oczko, tylko jeszcze się tam rozglądałem w cieniu. Jak nawiązać kontakt ze zmarłymi? Przez cały czas myśleliśmy, że zwariował, ale... On tylko chciał z nią jeszcze porozmawiać. Ta, tu jest ten numer, kontakt, no ta. Zwróć uwagę, że masz cyfry rzymskie u góry, powyżej na biało, na żółto zaznaczone. No tak, ale to wszystkie po kolei. Patrzcie, tu jest coś o zdjęciach. No. Karty Tarota. No taka mistyka jakaś, takie motywy. Dobra, ale w każdym razie tu przyszliśmy, wziąłem to. No to dobra, no to mamy wszystkie niby te zdjęcia. Może to jest najwyższy czas, żeby coś tam porobić. Zawieszę to zdjęcie ostatnie tam, gdzie pasuje, jeżeli chodzi o obwód. Jeżeli to nie zadziała, no to tam to coś się pokombinuje zaraz. Tutaj wszystko chyba.
Tu jest kibelek. W ogóle strasznie długo trwa ten odcinek, trzeba będzie chyba niedługo zakończyć. Jeszcze chciałbym zobaczyć właśnie z tymi zdjęciami. Czy ja dobrze idę? No dobrze, właśnie tak patrzyłem. O! Ten telewizor tak działał sam? Nie, no. To kod go włącza, wiesz? Aha. Dobra, wciskam S. I wtedy idę do góry. Dobra, i teraz mam ostatnie tutaj. Dobra, no zobaczmy. Cyk! Nope. No dobra, teraz muszę się zastanowić. Są te cyferki różne. Jest tak. Tutaj na ścianie było 10, a za obrazem 33. Jest na przykład, patrzcie, 10 plus 33, 43. Czy było jakieś 43? Było. 43 to było tam. No. 43, dobra, momencik. Weźmy na przykład ten kolejny. Był kwadrat. 38. Kwadrat, taki zwykły. Było 38 na ścianie i 5 za portretem tego dzieciaka. 5, 38. Widzicie jakieś 5, 38? 38 plus 13. 25 minut 5. W ogóle się chyba powtarzają, bo ja już to widziałem wcześniej. Czy tak, tak. To też jest to samo? 13 plus 5. Ma. Znowu jest to 10:33, tak jak było. O nie, to było to. Nie, tak jak było tam. O, Matka Boska. Matka Boska przyszła. A ona ciągle chodzi, ja już przestałem na nią uwagę w ogóle zwracać. Nie? Biedna. Tutaj było 68:13. 68:13. No znikła. 68, 13. 13 się pojawia. 68 żadne. A jest też 68. Tu 68, 18, 93. Było o dodawaniu i o odejmowaniu, tak? A tutaj mieliśmy 25 i 56. Jak się nazywa ta kobieta na obrazku? Mógłbyś zobaczyć? Możesz to zdjąć? Ta? No. Giovanna. 56. Ej, kurde, wziąłem. Oddaj. Jakieś, znaczy na pewno się bardzo wyróżnia to 43. A może ona jest tutaj ważna teraz? Może ona coś ma na tym talerzu? No bo w ogóle coś ma, tak jakby trzeba jej było coś tutaj położyć kiedyś. Nie? To się nie zmienia, to 43 tam, nie? To jest jakieś ważne. A moment. Ale to może... A mogę teraz? Nie, no zdjęcia nie mogę zrobić na zbliżeniu. Normalne zdjęcie już robiłem. 43. 10 plus 33. No było 43. Dodawanie i odejmowanie. Dodawanie. 10 plus... Dobra. 43. Czy jeszcze jakoś można uzyskać 43? No w sumie można. Czekaj. 25. No dobra. 43. Już nie bardzo. Też nie, no to moment. Moment. Chyba coś widzę. Z każdych tych numerków chyba da radę utworzyć 43. Można dodawać i odejmować, tak? Tak. No to tak. 30, ten kwadrat co był tutaj. 38. My mieliśmy 38 i 5. 38 plus 5 jest 43, tak? Tak. Tu mieliśmy 10 plus 33, czyli 43. Czyli problem jest na tej ścianie tak naprawdę. Tutaj, moment. Ja to zaraz zrobię. Tutaj było
tutaj było 68 na ścianie, a 25 było tu na tym obrazie. 68 minus 25, 43. Ja bym zamienił po prostu te obrazki. I ten facet ma w dodatku na z tyłu napisane imię kobiety na swoim zdjęciu. A to wiesz, to akurat w tych czasach. Chociaż to był starszy czas. No właśnie. No zobaczymy. W takim razie tutaj, ja jeszcze tylko tak sobie policzę. 25, to było 56. Tak, 56 minus 13, no wszystko się zgadza, to musi być to. Nie, coś się zmieniło, jakiś dźwięk. Matka Boska. Nie, coś jest. Coś stukało. Znikło. Znikło. Dobra, drzwi. Mamy postęp. To są nasze drzwi, które mamy na zdjęciu. Tu się coś otwiera. Ja nic nie mogę zrobić teraz. Mamy cutscenkę. Nextis nie patrzy. Może Matka Boska od tyłu mnie zdzieliła tą misą, co trzymała. O! Pudełeczko ładne. Zapalniczka? Nie. Tak, chyba tak. Pewnie jak wiedział. Mamy źródło światła, ale jazda. A to nie używaj, bo za łatwo. Dobra. Tu jest tak ciemno, tu pewnie gdzieś będzie karteczka, nie? Ale możesz to zapalić tą świeczkę, nie? No nie, bo za łatwo. Nie może, bo za łatwo teraz jest. A może to jest ograniczone na przykład? To by było jakiś ten. Dobra, idziemy dalej. Chociaż, a może skończymy już tutaj, co? Bo jest za długi ten odcinek. Tylko pytanie, no gdzie tutaj się sejwy teraz robią ogólnie? A tego to nie wiem. One się chyba same robią, nie? No jest tam jakiś autozapis, ale to... Gdzie on się zrobił, kto to wie? Tutaj nie ma czegoś takiego. Ale nie no, była cutscenka, to może się zrobił zapis, co? No. Dobra, tutaj kończymy odcinek. Był bardzo długi, także do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie. Trzymajcie się.